Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport o stanie świata. Rosja ogłasza ćwiczenia z użyciem sił jądrowych jeszcze w lutym. Aleksandr Łukaszenka spotyka się z Władimirem Putinem, Lloyd Austin z Sergiejem Szojgu. W Monachium zaczyna się konferencja bezpieczeństwa. Bez udziału Rosji po raz pierwszy od 1999 roku. Czy dyplomacja uratuje pokój w Europie? Czy może uczestniczymy w grze Rosji, w której groźba wojny będzie z nami jeszcze długo? I jaka będzie odpowiedź Ameryki? Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej de facto zatwierdza legalność mechanizmu Pieniądze za praworządność. Czy to rozszerzenie uprawnień Unii poza traktatami, czy usprawiedliwiona obrona prawa w ramach sojuszu? Grupa młodych Japończyków domaga się od państwa odszkodowania za chorobę, której padli ofiarą, jak twierdzą, wskutek napromieniowania po awarii w elektrowni Fukushima przed 11 laty. Czy ich roszczenia mają szansę w sądzie? W południowych Indiach władze wydają zakaz noszenia hidżabów przez studentki. Akt islamofobii czy próba utrzymania laickości szkoły? Były prezydent Hondurasu aresztowany pod zarzutem współpracy z kartelami narkotykowymi. W Meksyku giną kolejni dziennikarze piszący o kartelach. Dlaczego nie da się wygrać wojny narkotykowej? Opowiemy również o rosyjskim stowarzyszeniu Memoriał, wyjętym spod prawa za mówienie prawdy o komunizmie. To wszystko w raporcie o stanie świata 19 lutego 2022 roku. Raport o stanie świata to program, który od prawie 2 lat istnieje dzięki wsparciu słuchaczy. Wszystkim patronom, darczyńcom, sponsorom raportu z serca dziękuję. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do naszego grona, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Nie bez powodu wspominam o tych 2 latach istnienia raportu w formie podcastu. Dziś w programie czeka Państwa ważne ogłoszenie, więc proszę być z nami i czujnie słuchać przez cały czas. Adrian Bąk i Chris Wawrzak w reżyserce studia Efektura. Zaczynamy! Yeah.
Ukraiński zespół Dacha Bracha w raporcie o stanie świata. Trwa dyplomatyczno-wojskowo-medialne napięcie wokół Ukrainy i Rosji. W piątek miało dojść do dwóch ważnych spotkań prezydenta Putina, Aleksandra Łukaszenki oraz ministrów obrony Rosji i USA. W przyszłym tygodniu być może dojdzie do spotkania sekretarza obrony Blinkena i ministra Ławrowa. To pod warunkiem, że nie wybuchnie wojna. Stany Zjednoczone, inne państwa zachodnie, również NATO zaprzeczają, jakoby Rosjanie mieli wycofywać swoje wojska z nadgranicy ukraińskiej, a Rosjanie twierdzą, że nie zamierzają nikogo atakować i jeśli nie zostaną sprowokowani, żadnej operacji militarnej nie planują. A zatem co planują? I co planuje Zachód, a zwłaszcza Stany Zjednoczone? To jest temat mojej pierwszej rozmowy w dzisiejszym programie. Gościem raportu jest Bartłomiej Radziejewski, politolog, twórca i dyrektor ThinkZinu Nowa Konfederacja. Witam pana. Dzień dobry. Co jest celem Ameryki w tej rozgrywce z Rosją? No cel wydaje się dosyć prosty i klarowny. Jest nim obrona stanu posiadania. Niedopuszczenie do tego, żeby Rosja dokonała jakichś znaczących postępów, jak również zniszczeń na Ukrainę. Nic więcej tutaj ponadto nie widać w relacjach z Rosją, natomiast niejako przy okazji pojawia się okazja i jest ona wykorzystywana do tego, żeby skonsolidować kolektywny Zachód. To jest wyraźnie celem Joe Bidena od początku kadencji, to znaczy zbudować taką ligę liberalnych demokracji, prawda, które konsolidują się wokół swojej ideologicznej tożsamości pod hasłami wolnego świata. I ta okazja jest wykorzystywana do tego, także to te dwa cele bym przede wszystkim wskazywał. A co to znaczy utrzymanie stanu posiadania? No Rosja gra rewizjonistycznie w tej grze, prawda? To ona tutaj dąży do zmiany układu międzynarodowego na różne sposoby, pewnie o tym powiemy zaraz. Stany Zjednoczone i cały Zachód bronią się przed tym, prawda? Natomiast no, zaraz wejdziemy pewnie w szczegóły, na ile skutecznie, ale to jest defensywa, tak? Znaczy Rosja jest w ofensywie, Zachód jest w defensywie. Rosja niewiele oferuje, natomiast jak pan sam wspomniał, dąży do zasadniczej zmiany sytuacji na kontynencie, sytuacji bezpieczeństwa. Jak przebiega realizacja tego celu Ameryki, pańskim zdaniem? To znaczy właśnie chciałem spytać o skuteczność tych działań. Czy, jeśli możemy zacząć od tego drugiego celu, czy ta jedność Zachodu, jedność liberalnych demokracji, o utrzymanie której chodziło Bidenowi, jak pan wspomniał, czy to się udaje jak dotąd? No bardzo trafnie pan zaczyna, bo ten drugi cel rzeczywiście pozwala zobaczyć szersze spektrum całego procesu, moim zdaniem. To się udaje do pewnego stopnia, tak? To znaczy zależy, gdzie ucho przyłożyć, gdzie spojrzeć. Na poziomie generalnym, jeżeli chodzi o te najbardziej radykalne rosyjskie postulaty, takie jak wycofanie wojsk NATO ze wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego, no to udaje się zachować jedność. Udaje się zachować, zbudować chwilową jedność wobec generalnego oporu, wobec jakiejś perspektywy wielkiej rosyjskiej inwazji. No tylko pojawia się pytanie, czy to jest rzeczywisty cel Rosji, prawda? I o tym może zaraz powiemy. Wydaje mi się, że w tym jest więcej zasłony dymnej niż realnego celu, jeżeli mówimy o tej całej histerii, która w ostatnich dniach nam towarzyszyła, jeżeli chodzi o perspektywę jakiegoś tam, prawda, zmasowanego ataku rosyjskiego, oderwania całej wschodniej Ukrainy i tym podobnych katastroficznych dosyć scenariuszy. A jaki jest cel Rosji w takim razie? Moim zdaniem to jest cały szereg celów rosyjskich. Ja napisałem niedawno taki artykuł w Nowej Konfederacji, w którym wyliczam 6 celów taktycznych i 4 strategiczne. To nie wiem, od których chciałby pan zacząć. Zacznijmy od tych ogólnych, bo narzuca się pierwszy, o którym w zasadzie wszyscy mówią, to znaczy chodzi o jakąś formę przejęcia kontroli nad Ukrainą, a jeżeli nie przejęcia bezpośredniej kontroli, to ubezwłasnowolnienia jej w taki sposób, aby nie decydowała samodzielnie o swojej przyszłości. Czy to jest cel podstawowy Rosji w tej rozgrywce? No może jeszcze zanim odpowiem, to taka uwaga generalna. To jest absolutnie kluczowe pytanie o cele rosyjskie, tak? I tego pytania bardzo brakuje w debacie na ten temat. Wydaje mi się, że wiele osób zbyt bezwiednie przyjmuje różne
intuicje, podpowiedzi na ten temat i błędna definicja celów rosyjskich nas sprowadza na manowce w całej tej debacie, tak? Wypacza nasze rozumienie sytuacji. Z kolei prawidłowa i powoduje, że jesteśmy permanentnie zaskakiwani rozwojem wypadków. Jeśli prawidłowo potrafimy zrekonstruować cele rosyjskie, to tym głębsze mamy rozumienie i tym większą zdolność przewidywania w tej sytuacji. Więc to jest absolutnie kluczowa sprawa. Odpowiadając na pana pytanie, moim zdaniem najbardziej prawdopodobny cel rosyjski wobec samej Ukrainy, i to jest jeden z tych czterech celów strategicznych, jest bardziej ograniczony. To całkiem tak sugestywnie wyraził niedawno Timofiej Bordaciow, wpływowy dyrektor programowy klubu Wołodajskiego, wpływowego think tanku rosyjskiego, bliskiego Kremla, prawda? On mówił tak: nie jesteśmy zdolni wziąć odpowiedzialności za Ukrainę, bo to zbyt duże wyzwanie dla nas w tej chwili. Nie mamy na to siły. Nie chcemy doprowadzić Ukrainy do statusu państwa upadłego, co też się przewijało w wielu analizach, prawda? Ponieważ wtedy nie wiadomo, kto przejąłby kontrolę nad tym krajem. Celem jest negatywna kontrola, czyli niedopuszczenie do tego, żeby Ukraina dostała się w ręce wrogów Rosji. I wydaje mi się, że to jest adekwatne i wysoce prawdopodobnie prawdziwe zdefiniowanie celu rosyjskiego. A więc Ukraina po 2014 roku otrzymała potężne ciosy od Rosji, prawda? Straciła Krym, została częściowo zdefragmentowana terytorialnie, poniosła straty ludzkie, sprzętowe, gospodarcze i tak dalej. Natomiast potem jednak skonsolidowała się, utrzymała raz, że niezależność, dwa, że prozachodni kurs, trzy, że wróciła na ścieżkę wzrostu gospodarczego, a cztery, że nastąpiła tam pewna taka konsolidacja narodowa, prawda? I o w dużej mierze takim posmaku antyrosyjskim. Więc Rosja jest z pewnością bardzo niezadowolona z tego faktu i chciałaby, żeby Ukraina wróciła do jej, w jej ręce, ale tego celu nie jest w stanie zrealizować. Dlatego wydaje mi się, że walczy o przede wszystkim o to, żeby zatrzymać ten kurs Ukrainy na zachód i sprawić, żeby stał się on zbyt kosztowny. I w ten sposób właśnie osiągnąć ten stan negatywnej kontroli, o której mówi Bordaciow. I to jest jeden z tych czterech celów głównych. Ale negatywna kontrola zakłada, że to, co się teraz dzieje, to znaczy ten rodzaj napięcia, który został wytworzony i trwa od kilku tygodni, od ponad miesiąca, prawda? Kiedy wszyscy mówimy cały czas, że jak nie w środę, to w piątek, jak nie w piątek, to w następną środę będzie wojna. Rosja jest w stanie to utrzymywać w nieskończoność przez najbliższy rok? Myślę, że jest w stanie to utrzymywać długo i jest w stanie tym manipulować na różne sposoby. Tak? I to jest cel rzeczywisty, dużo bardziej rzeczywisty niż jakaś wielka inwazja. Powiedzmy sobie jeszcze może tak, że jeżeli chodzi o te scenariusze zmasowanego ataku i tak dalej, to po pierwsze, nie możemy mówić w sposób poprawny i zgodny z interesem Polski i Zachodu, że ma wybuchnąć wojna, ponieważ wojna tam trwa od 8 lat. Tak? Jeżeli mówimy, że wybuchnie wojna, to deprecjonujemy to, co się tam wydarzyło dotąd i cały czas się wydarza. Przyjmujemy retorykę amerykańską. A Amerykanie przyjmują retorykę rosyjską w jakiś zadziwiający sposób tutaj, prawda? Bo w czyim najbardziej interesie jest to, żebyśmy nie mówili o wojnie w Donbasie? Rosyjskim, prawda? Notabene zwracam uwagę, że w tym tygodniu rosyjska Duma wystąpiła do prezydenta Putina z postulatem uznania niepodległości tak zwanych republik Donieckiej i Ługańskiej, a więc tych właśnie terytoriów wyrwanych Ukrainie w wyniku wojny w Donbasie. No to co to jest? To jest właśnie ruch w stronę legalizacji dotychczasowych zdobyczy Putina i ten dyskurs pod tytułem czy będzie wojna w pewien sposób temu sprzyja, więc ja apeluję o precyzję języka w tej debacie bardzo. Wracając do tego celu utrzymania kontroli nad Ukrainą bez bezpośredniego zaangażowania, mówi pan, że to może być utrzymywane przez bardzo długi czas. Co Rosja w ten sposób zyskuje w tej chwili? No to jeszcze powiedzmy sobie tak, że jeżeli pan pozwoli, że jakaś wielka inwazja byłaby szalenie kosztowna i ryzykowna dla Rosji, tak? I byłaby bardzo problematyczna z punktu widzenia tego celu, o którym mówimy właśnie, tak? Znaczy ryzyko drugiego Afganistanu nie jest z pewnością czymś miłym Kremlowi. Natomiast manipulacja
taką percepcją tego ryzyka jak najbardziej może być. Natomiast co Rosja uzyskuje, podtrzymując napięcie? Ona uzyskuje cały szereg rzeczy. Tak? To znaczy na przykład mobilizacja tych 150 tysięcy wojsk na granicy oznacza konieczność dla Ukrainy analogicznej mobilizacji po jej stronie. Tylko że Ukraina jako kraj znacznie słabszy od Rosji militarnie, ale też pod każdym względem, ponosi relatywnie znacznie wyższe koszty tejże mobilizacji, prawda? Jednocześnie, no, nawiasem mówiąc, Putin wywołał całą akcją wzrost cen surowców, czym sobie rekompensuje koszty po swojej stronie. A więc to jest rodzaj takiego grillowania Ukrainy, utrzymywania asymetrycznych kosztów po jej stronie. Ona ponosi większe straty w wyniku tego, co więcej, ma miejsce cały szereg procesów, które zmierzają, jak sądzę, do tego, żeby w jak największym stopniu izolować Ukrainę od Zachodu, wprawić ją w poczucie, że jest możliwie osamotniona i że koszty kontynuacji kursu, o którym mówią ukraińscy politycy, że chcą przystąpić do NATO, prawda? Że chcą przystąpić za jakiś czas do Unii Europejskiej, że koszty tego będą zbyt wysokie i że Rosja dołoży starań do tego, żeby to się nie opłacało. Rosja ma słabą soft power, ma słabą ofertę cywilizacyjną i modernizacyjną dla Ukrainy i Zachód przy wszystkich swoich problemach, przy wszystkich swoich słabościach, które znamy, albo przynajmniej staramy się znać, ma atrakcyjniejszą. Jest atrakcyjny dla Ukrainy bardziej niż Rosja. Więc rosyjską odpowiedzią wobec deficytu własnej pozytywnej oferty jest negatywna oferta, jest podniesienie kosztów prozachodniego kursu Ukrainy. I to grillowanie, utrzymywanie napięcia temu służy i przewiduję, że to będzie trwało dłuższy czas i nic nie zostało w tym tygodniu zamknięte, wręcz przeciwnie, mamy po prostu kolejny etap rozgrywki i należy się spodziewać kolejnych akcji. Nawiasem mówiąc, oprócz tego postulatu uznania niepodległości separatystycznych republik donbaskich, to mieliśmy też serię cyberataków na ukraińskie banki, na ukraińskie Ministerstwo Obrony. To też są poważne sprawy. To też można rozpatrywać jako wojnę w szerokim rozumieniu tego słowa. I różnego rodzaju prowokacje w samym Donbasie, które znowu znajdują swoje odzwierciedlenie w mediach. Ja do tej polityki informacyjnej amerykańskiej za chwilę wrócę, ale chciałbym zacząć od ogólnego pytania, bo my od wielu miesięcy, czy nawet od kilku lat mówimy o zmianie perspektywy polityki amerykańskiej, że teraz jej głównym kierunkiem jest rejon Pacyfiku, zagrożenie ze strony Chin. Na ile ta obecna sytuacja, pańskim zdaniem, weryfikuje te tezy o amerykańskim odwrocie od Europy i zwrocie w kierunku Azji? No, ona je weryfikuje pozytywnie, moim zdaniem. To znaczy wszystko w ostatnich miesiącach potwierdza, że Amerykanie są coraz bardziej zafrasowani i zafrapowani tym, co dzieje się na zachodnim Pacyfiku. Narastającą nierównowagą na ich korzyść w tym rejonie świata. I coraz jaśniej definiują priorytet taki, że trzeba tam realokować zasoby amerykańskiego mocarstwa. Natomiast jednocześnie oczywiście jest tak, że Ameryka cierpi na problem tak zwanego imperialnego przeciążenia, a więc jest rozciągnięta na ogromne obszary świata, w tym na Europę i nie może po prostu tak bezkosztowo porzucić sojuszników i zrujnować swojej wiarygodności w Europie, prawda? Również jeżeli nawet taka Ukraina, nie będąca członkiem ani NATO, ani Unii Europejskiej, jest obiektem agresji, różnych form agresji, no to również definiują, że nie mogą sobie pozwolić na zrujnowanie swojej wiarygodności w związku z całym szeregiem deklaracji. Więc to, co robi Rosja w tej chwili, to jest wykorzystywanie tej sytuacji, wykorzystywanie tego ciążenia Ameryce ku Indo-Pacyfikowi po to, żeby przetestować jej zaangażowanie i własne możliwości działania i uzyskania czegoś w tym rejonie świata, co jest, nawiasem mówiąc, znakomitą wiadomością dla Chin. My się cieszymy z tego, że pojawiają się dodatkowe wojska amerykańskie w Polsce oczywiście, natomiast jednocześnie w Pekinie, jestem przekonany, strzelają korki od szampana, ponieważ każdy amerykański żołnierz i każdy amerykański dolar na wschodniej flance oznacza mniejszą właśnie realokację amerykańskich zasobów na Indo-Pacyfik, a więc mniejsze wyzwanie dla Chin. Więc moim zdaniem to się potwierdza, teza o zwrocie ku Pacyfikowi się potwierdza, natomiast inni gracze wykorzystują to i nie pozwalają Ameryce dokonać tego zwrotu tak, jak chciała. I Rosja jest tego, i cały kryzys ukraiński jest tego bardzo dobrym przykładem. I to jest też moment weryfikacji sojuszników Waszyngtonu w Europie?
stosunku do takich krajów jak Niemcy czy Francja, czy choćby Polska, której przecież akcje dosyć mocno poszły w górę, jeśli patrzymy na stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, zwłaszcza po zgłoszeniu przez prezydenta Dudę weta w sprawie tak zwanej Lex TVN. No tak, to oczywiście jest moment weryfikacji. To jest z pewnością chwila, w której elity amerykańskie się mocno zastanawiają nad tym, jak rozegrać tę sytuację, żeby obronić jedność kolektywnego Zachodu, co jak wiemy dla obecnej administracji jest o wiele ważniejszym celem niż dla poprzedniej administracji amerykańskiej Donalda Trumpa, prawda? Który raczej świadomie grał na demontaż pewien struktur kolektywnego Zachodu. Natomiast no tutaj widzimy taką wielopoziomowość działania. Na generalnym poziomie widzimy pewne wzmocnienie jedności Zachodu, ale w szczegółach już bywa różnie. Dobrym przykładem są Niemcy przecież, prawda? Z ich blokadami na przykład dostaw broni na Ukrainę. Ale też z ostatnią bardzo interesującą wizytą kanclerza Scholza w Moskwie i sondowaniem możliwości moratorium na wejście Ukrainy do NATO, ale też całym szeregiem innych działań. Więc jeżeli poskrobać tak po powierzchni, prawda, dotrzeć pod powierzchnię, to jedność Zachodu jest dalece niepełna i występują bardzo daleko idące różnice, zresztą wprost i nadmiernie w ostatnim czasie komunikowane przez samego Joe Bidena. I też jest tak, że jednym z celów taktycznych takich, czy może na pograniczu taktycznych i strategicznych, osiągniętych przez Rosję już w tym kryzysie, jest wstrzelenie do zachodniej debaty różnych swoich szczegółowych postulatów, tak? Bo wprawdzie odrzucamy możliwość jakiegoś zaakceptowania wielkiej inwazji rosyjskiej na Ukrainie, odrzucamy szereg takich najbardziej radykalnych postulatów rosyjskich, ale jednocześnie dyskusja o tym, czy na przykład docelowo nie wycofać tych wojsk jednak ze wschodniej flanki, w pewnych kręgach została uruchomiona, jak również dyskusja o nowej architekturze bezpieczeństwa została uruchomiona i trwa już na wysokich szczeblach politycznych. No też pojawiają się takie głosy, czy to wśród tak zwanych realistów politycznych, ja już nie mówię o politykach takich francuskich jak Eric Zemmour czy pani Le Pen, czy wśród niektórych wypowiedzi polityków niemieckich takie głosy się też pojawiają, może by ten Zełenski rzeczywiście powiedział, że Ukraina nigdy nie wstąpi do NATO, to Rosjanie dostaliby to, czego chcą i byłoby po ptakach, byłoby po kłopocie, oni by się wycofali do swoich baz i mielibyśmy spokój. Ta teza już też zaczyna się w mediach przebijać, prawda? No tak, i nie tylko w mediach, bo kanclerz Scholz zgłosił ten postulat moratorium publicznie. Co więcej, zdementowana, ale jak mówił jeden z polityków rosyjskich, nie czytam niezdementowanych informacji, prawda, przez ukraińskiego ambasadora w Londynie, że jest to już sądowane, tak, jest to już sądowane, czy Ukraina nie mogłaby tego zrobić. To jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, bo przecież jest tak, że nie ma realnej w tej chwili, nie jest realnie na agendzie wstąpienie Ukrainy do NATO i nikt na poważnie tego nie rozważa na Zachodzie. Ale Ukraina marzy o tym, tak? To jest temat na Ukrainie, że to jest nasz cel, w tym stronę idziemy. Z drugiej strony, czy z trzeciej strony, w Rosji panuje wielka alergia na te kwestie, ale przecież Rosjanie nie są głupi. To jest wysoko rozwinięta kultura strategiczna na Kremlu. Rosjanie wiedzą, że to nie jest na realnej agendzie, więc dlaczego właściwie tak na to naciskają? No tak, no skoro i tak nie wstąpią do tego NATO przez najbliższe 20 lat, to co im szkodzi powiedzieć, że nie wstąpimy do NATO, prawda? To jest tylko uznanie rzeczywistości za rzeczywistość. No właśnie. No ale wydaje się to mieć znaczenie w kontekście celów rosyjskich względem Ukrainy i relacji rosyjsko-ukraińskich, jak również w trójkącie Rosja-Ukraina-Zachód. No bo jeżeli to nie jest realne na ten moment, ale jednocześnie jest celem, który niejako psychologicznie napędza cały kurs prozachodni Ukrainy, prawda? No to zanegowanie oficjalne tego celu, a zwłaszcza zrobienie tego przez samych Ukraińców, byłoby zbliżeniem się do tego celu rosyjskiego, jakim jest odwrócenie prozachodniego kursu Ukrainy. I myślę, że to jest najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie tej nieco zagadkowej sytuacji. Mówił pan o tym, że Rosjanie są w stanie bardzo długo utrzymywać tego rodzaju napięcie, jakie mamy w tej chwili na granicy. A czy Waszyngton jest w stanie i czy będzie miał ochotę utrzymywać tego typu politykę informacyjną, którą stosuje
od wielu tygodni, to znaczy demaskowanie kolejnych kroków, przekazywanie mediom niemalże każdej jakiejś rewelacji wywiadu, którą amerykański wywiad uzyskał. To jest skuteczne zresztą, jak dotąd to działa, prawda? To znaczy media rzeczywiście nakręcają tą spiralę niepokoju, zagrożenia, ciągłego oskarżania Rosjan o to, że za chwilę wkroczą. Czy Amerykanie będą w tę grę grali w najbliższym czasie z Rosjanami? Czy będą grali? No to czas pokaże. Myślę, że grają w to świadomie i to jest ważne, ponieważ to jest wsparcie wywiadowcze i informacyjne dla strony ukraińskiej. Natomiast jednocześnie bardzo wyraźnie ta strategia napotyka na pewne bariery, prawda? Znaczy, jeżeli amerykański wywiad i amerykańska administracja podaje konkretne daty nowej rosyjskiej inwazji, eskalacji wojny, tak? Już abstrahując od tego, że bywa to nazywane wojną, a przez co umniejsza całą wojnę w Donbasie, o czym mówiliśmy na początku, no to jest bliskie w tej chwili ośmieszenia amerykańskiego wywiadu, administracji, już nie wspominając o całej rzeszy analityków, która podchwytywała tę narrację. Nawiasem mówiąc, niejakim rozbawieniem czytam niektóre analizy naszych analityków usiłujących pozorować, że to oni wymyślają te wiadomości, bo sobie powtarzają za Amerykanami. No nie sprawdziły się w tym tygodniu jak dotąd te prognozy, prawda? Więc to jest wyzwanie reputacyjne dla Amerykanów poważne. No i pojawia się pytanie, dlaczego oni właściwie aż tak to robią, bo czymś innym nieco jest, prawda? Mówienie, że... Może dlatego to robią, że w 2014 roku wszyscy byli zaskoczeni i była takie poczucie, że w ogóle nikt nie wie, co się dzieje. No właśnie. I że Amerykanie nie wiedzą, co się dzieje, że CIA nie wie, co się dzieje. CIA w ostatnich latach zaliczyło kilka wpadek, w tym dramatycznych, katastrofalnych, prawda? W zeszłym roku to, co się stało w Afganistanie, nie najlepiej mówiąc oględnie, świadczy o wywiadzie amerykańskim. Może to jest odpowiedź na to, co się wówczas stało. To jest jedna z hipotez, które się pojawiają w tym dyskursie, pewne wyczulenie związane z porażkami. Pan to dobrze opisał. Natomiast ja bym rozważył też jeszcze inną hipotezę, czyli dezinformacja rosyjska. Być może jest też tak, że Rosjanie świadomie wprowadzają Amerykanów w błąd, między innymi po to, żeby wyzyskać tę histerię i żeby ośmieszyć amerykańskie służby. To by była bardziej złowroga nieco hipoteza. Myślę, że też jest dość prawdopodobna, bo jak obserwuję działania rosyjskie w tej sprawie, to one wyglądają na bardzo świadomie przeprowadzane i przeprowadzane w tym duchu, że Rosja cały czas ma kartę na przykład kinetycznej eskalacji, tak? Czyli zbrojnego nowego uderzenia. Ale używa tego w taki sposób, żeby powodować głęboką niepewność. Albo czasami w taki, żeby prowokować jakieś właśnie takie zbyt niefrasobliwe prognozy. No to dla służb supermocarstwa to jest naprawdę poważne wyzwanie reputacyjne w mojej ocenie. Na ile pańskim zdaniem Ukraina jest sprawcza w tym wszystkim? Ukrainie udało się wiele rzeczy zrobić przez te ostatnie kilka lat. Udało się zmodernizować armię, udało się zaistnieć na scenie międzynarodowej, scenie politycznej jako poważny gracz, jako kraj, z którym się liczą, no również ze względu na to, w jakiej sytuacji się znalazła w tej chwili, ale to jest istotne państwo w tej polityce międzynarodowej. Na ile od Ukrainy cokolwiek zależy w tej rozgrywce? Od Ukrainy całkiem sporo zależy, bo Ukraina swoim wysiłkiem narodowym i politycznym i modernizacyjnym, który pan dobrze opisał pokrótce, no stanowi wielkie wyzwanie dla Rosji, która Ukrainę postrzega jako kraj strategicznie ważny, utracony kraj strategicznie ważny, prawda, z szeregu powodów. Terytorium, położenie nad Morzem Czarnym, na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych i tak dalej. Uprzemysłowienie też jeszcze z czasów sowieckich, prawda, i szereg rzeczy, bogactwo surowców. Więc Ukraina jest strategicznie ważna, jest w dużej mierze stracona przez Rosję, prawda, odwojowana w aspekcie Krymu i tam tych skrawków terytorium na wschodzie, ale jako całość stracona. No i Rosja walczy o odwojowanie tego, natomiast Ukraińcy stawiają opór. Nawiasem mówiąc, w całej histerii ostatnich dni, gdzie królowała narracja o rosyjskich czołgach wjeżdżających do Kijowa, do Charkowa, prawda, wielkich nalotach i tak dalej u nas w infosferze. Ukraińcy podchodzili do tego, ale nie tylko u nas mówię, w Polsce,
Polsce, ale też na Zachodzie, prawda? Ukraińcy podchodzili do tego dużo bardziej spokojnie, warto zauważyć, prawda? To jest dzielny naród, który może nie pogodził się, ale przystosował się do sytuacji wojennej. Bardzo zmężniał też w toku tego procesu, moim zdaniem, i też z dużo większym spokojem i sceptycyzmem podchodził do tych doniesień o nowej rosyjskiej inwazji. Więc Ukraina jest sprawcza poniekąd, natomiast no, trzeba pamiętać, że jest to kraj biedny, słaby, źle zorganizowany i który ma wielokrotnie potężniejszego sąsiada, którego podstawowym atutem jest przede wszystkim siła militarna, ale też siła służb specjalnych, dyplomacji, prawda, pewnych twardych zasobów przy słabej ofercie cywilizacyjnej, modernizacyjnej. Więc Ukraina jest w trudnej i pogarszającej się sytuacji i obawiam się, że będzie grillowana. Tak? To znaczy Rosja, nie mając siły na wielką inwazję, czy też nie widząc opłacalności wielkiej inwazji, również w związku z tym, że jak się okazało w toku tego kryzysu, wielka inwazja byłaby czymś, co ściągnęłoby na przykład bardzo głębokie sankcje gospodarcze zachodnie na Rosję, co to prawdopodobnie, prawda? No to co się opłaca? Bo jednocześnie takie rzeczy jak cyberataki nie wywołują wielkich reakcji na Zachodzie. A no opłaca się grillować Ukrainę serią drobnych kryzysów, sabotować jej kurs prozachodni, sabotować jej rozwój gospodarczy, mieszać agenturalnie, wywoływać kolejne prowokacje. Krótko mówiąc, strategia salami, zresztą przetestowana wobec Amerykanów przez Chińczyków właśnie na zachodnim Pacyfiku w ostatniej dekadzie z wielką skutecznością. Tak? To znaczy podejmowanie stawek zbyt małych, by zmusić przeciwnika do zdecydowanej reakcji, a jednocześnie istotnych w dłuższej perspektywie. Tak? Jeżeli nie wykonujemy wielkich cięć, tylko odcinamy niewielkie plasterki tego salami, które po pewnym czasie tworzą smaczny posiłek, mówiąc może nieco niesmaczną w tym kontekście poetyką. I myślę, że to jest coś, co już trwa i będzie trwało dalej. Bardzo dziękuję. Bartłomiej Radziejewski, politolog, twórca, dyrektor ThinkZinu Nowa Konfederacja, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję panu bardzo. Bardzo dziękuję. Kłaniam się. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił wyrok w sprawie tzw. mechanizmu pieniądze za praworządność, który uzależnia wypłatę unijnych pieniędzy od praworządności w danym państwie. TSUE oddalił skargę Polski i Węgier z marca 2021 roku w sprawie właśnie tego mechanizmu. Czy to oznacza, że od tej chwili Komisja Europejska będzie mogła wstrzymywać wypłaty dla krajów, które według Komisji nie przestrzegają unijnego prawa? To tylko jedno z pytań, które wywołuje ten wyrok. Oba zainteresowane kraje, zarówno Polska, jak i Węgry, twierdzą, że nie dojdzie do wstrzymania wypłat. Jest z nami Anna Słojewska, brukselska korespondentka Dziennika Rzeczpospolita. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, czego konkretnie dotyczy ten wyrok? No, wyrok jest odpowiedzią na skargę Polski i Węgier, które twierdziły, że mechanizm warunkowości, czyli jak to pan słusznie powiedział, jak to jest nazywane popularnie, pieniądze za praworządność, które te państwa w skardze stwierdziły, że on jest nielegalny, że on jest niezgodny z unijnymi traktatami, podnosiły tam kilka głównych argumentów i Trybunał odniósł się do tych argumentów i w całości te argumenty obalił, powiedział, że to rozporządzenie jest zgodne z unijnym prawem, że Unia Europejska ma prawo interweniować wtedy, kiedy uważa, że zagrożona praworządność czy łamana praworządność w danym kraju zagraża interesom finansowym Unii Europejskiej. A co to znaczy praworządność? Bo rzecznik polskiego rządu zwrócił uwagę na uzasadnienie tego wyroku, które, jak powiedział, mówi o tym, że te przepisy, które zostały przyjęte przez Radę, mogą być stosowane tylko i wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach, a konkretnie w sytuacji, kiedy potencjalnie naruszone w kraju członkowskim byłoby prawo w taki sposób, żeby to wpływało bezpośrednio na funkcjonowanie budżetu Unii Europejskiej. Budżetu Unii Europejskiej. Na to zwraca uwagę rzecznik rządu. I to go zresztą skłoniło do wniosku, że nie ma podstaw prawnych i faktycznych, również po tym orzeczeniu, żeby zablokować przekazanie Polsce środków unijnych, bo jak wiadomo, Polska nie naraża na szwank budżetu unijnego. Są inne problemy, ale nie akurat taki. Tutaj jest kilka kwestii. Może zacznę od tego, że żeby w ogóle mówić o tym, że ten mechanizm może być zastosowany w danym państwie, muszą być spełnione dwa warunki.
po pierwsze w tym kraju musi być złamana praworządność, po drugie w tym kraju muszą być zagrożone lub istnieć poważne ryzyko zagrożenia interesów finansowych Unii. Co to oznacza? To oznacza, że na przykład jeśli mówimy o tym, że czasem się słyszy, ja nie wiem, czy to jest jeszcze prawda, bo we Włoszech się bardzo dużo zmieniło wraz z premierem Draghim, jest tam dużo reform w zarządzaniu unijnymi finansami i tak dalej, ale kiedyś się mówiło, nie wiem, marnuje się pieniądze gdzieś tam we włoskich południowych regionach. Tam się powinno uderzyć. Ale we Włoszech nie jest łamana praworządność. W związku z tym ten mechanizm nie będzie dotyczył Włoch, ponieważ w kraju, w którym praworządność nie jest łamana, Unia ma pewność, że nawet jeśli środki unijne są narażone gdzieś na defraudację, to takie przypadki będą skwapliwie przez lokalne procedury, prokuratury, sądy wyłapywane, sądzone i tak dalej. Można sobie wyobrazić kraj, w którym jest łamana praworządność, ale nie ma to wpływu na interesy finansowe Unii. Tym Unia też się nie zajmie, w tym mechanizmie może się zajmować w innych sprawach, tak jak w przypadku Polski. Już wcześniej, kiedy nie było tego mechanizmu, mieliśmy artykuł 7, mamy sprawy sądowe przed TSUE. Nawet Polska finansowo traci, bo przecież płaci kary unijne za Turów, za Izbę Dyscyplinarną, przecież nie mamy ciągle zatwierdzonego Krajowego Planu Odbudowy. Ale to wszystko jest poza mechanizmem warunkowości. To, co mówi rzecznik, jest prawdą, ale do pewnego stopnia. To znaczy nie jest tak, że musi być gdzieś, że muszą być gdzieś ukradzione unijne pieniądze, żeby ten mechanizm zadziałał. Ale mało tego, jak pani mówi, to rozumiem, że nawet w takich krajach jak Rumunia czy Bułgaria, bo być może we Włoszech się zmieniło. W Bułgarii czy w Rumunii pewnie też się zmienia, choć nie tak szybko jak we Włoszech, ale to są kraje, w których są dowody na to, że te fundusze są marnotrawione. I jak rozumiem, jeżeli Unia ma zaufanie do sądów bułgarskich czy rumuńskich, to nie musi tego mechanizmu stosować. To jest wszystko jeszcze bardziej skomplikowane, bo jeszcze dochodzi jeden element, mianowicie taki, czy w tym kraju Unia może jakoś mieć wpływ na te procedury. Jest tak, że powstała ponad rok temu Europejska Prokuratura, Urząd Europejskiego Prokuratora, która zajmuje się niczym innym, jak tylko wyłapywaniem właśnie takich sytuacji dotyczących nadużywania unijnych funduszy. I wszystkie kraje, poza Polską, Węgrami, także Szwecją, Irlandią i Danią, ale to są zupełnie inne przypadki, zupełnie innych powodów, te kraje nie dołączyły do tej Europejskiej Prokuratury. W związku z tym można powiedzieć, w Bułgarii i Rumunii, nawet jeśli są zastrzeżenia do sądów, Nie są takie jak w przypadku Polski i Węgier, bo przecież żaden ten kraj nie ma takich procedur jak Polska i Węgry. Ale nawet załóżmy, żeby gdzieś były, że może gdzieś prokuratura nie jest niezależna, że gdzieś są wpływ na sądownictwo, to nie ma jeszcze jeden potężny instrument. Ma swoich prokuratorów, których może bezpośrednio wysłać do tych przypadków i te przypadki wyłapać i badać przed Europejską Prokuratorą. Polska tego nie ma, więc Polska jakby nie ma wielu rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby nadzorować unijne finanse. Prawdą jest to, co pan powiedział i prawdą jest to, co powiedział rzecznik, że Polska nigdy nie była wymieniana wśród krajów, gdzie są jakieś większe niż średnio w Unii nadużycia, defraudacje, korupcje związane z unijnymi pieniędzmi. Ale wyraźnie sąd powiedział w tym swoim orzeczeniu, musi być pokazane, że nie ma praworządności, to po pierwsze. W Polsce nie ma praworządności, sam TSUE to wielokrotnie w swoich orzeczeniach mówi, więc ten warunek jest spełniony. I musi być wykazany związek między tym a zagrożeniem lub wysokim ryzykiem zagrożenia interesów finansowych Unii, czy też zdrowego zarządzania finansami Unii. Więc teraz tak naprawdę, jeśli komisja chciałaby ten instrument wobec Polski zastosować, to nie musi wykazywać, że gdzieś pieniądze zostały ukradzione. Musi wykazać, że w wyniku tego, że na przykład sądy nie są niezależne, albo na przykład, że prokuratura jest zbyt uzależniona od ministra sprawiedliwości, który reprezentuje określoną partię polityczną, że to może powodować, że w jakichś określonych sprawach te instytucje sądownictwa nie będą dość skutecznie czy dość niezależnie zajmować się przypadkami nadużyć finansowych i to będzie stwarzało zagrożenie dla interesów finansowych Unii. Ale musi pani przyznać, że to jest bardzo trudne, jeśli nie karkołomne. Znaczy to, że minister sprawiedliwości łączy w sobie funkcję prokuratora generalnego, to nie jest niczym specjalnym. Są kraje, w których tak to funkcjonuje. Dlaczego akurat w Polsce miałoby to być zagrożeniem? Z punktu widzenia formalnego, bo ja nie mówię o publicystyce, nie chodzi o to, że będziemy sobie rozmawiać, czy TSUE powie, że nie wierzy ministrowi Ziobro, tylko musi wykazać formalnie, że jego działalność naraża ewentualnie na szwank interesy Unii. To
jest kompletnie nieznany i niezbadany teren. Ten mechanizm jest zupełnie nowy, nigdy w historii nie był stosowany i sama komisja chce go przygotować w taki sposób, tak jakby już w szczegółach go przygotować, wytyczne do niego, kryteria i tak dalej, żeby on był odporny na pozwy, bo sami przedstawiciele komisji mówią, że jeśli oni zastosują ten mechanizm i potem państwo członkowskie się odwoła do unijnego sądu i sąd przyzna rację temu państwu, to oczywiście będzie katastrofa, bo to jest przecież flagowy mechanizm dotyczący wartości, dotyczący interesów finansowych Unii, więc na pewno nie będzie tak, że komisja w pochopny, ryzykowny sposób pójdzie z tym mechanizmem tylko po to, żeby zaszkodzić, nie wiem, Orbanowi czy Morawieckiemu. Tego nie zrobi, bo nawet gdyby chciała, moim zdaniem nie chce, to po prostu w sensie politycznym nie chce zaszkodzić, bo nie to jest jej jakby interesem, to po prostu nie może się narazić na taką utratę wiarygodności. Ale nie jest tak, że nie da się tego związku gdzieś wykazać. I tu zwrócę uwagę na kilka elementów, o których się nikt oficjalnie jeszcze tego nie powiedział, ale są tutaj, mamy nieoficjalne rozmowy z ekspertami, z prawnikami unijnymi i tak dalej. Był list w ubiegłym roku, który Komisja Europejska, dwa listy w zasadzie, Komisja Europejska w listopadzie wysłała do Węgier i do Polski. To nie była jeszcze formalna procedura, mechanizm warunkowości, bo komisja obiecała, że nie rozpocznie mechanizm, dopóki TSUE się w tej sprawie nie wypowie, ale to były takie wstępne listy z pytaniami. I to był bardzo, bardzo, bardzo długi był ten list do Polski. Czytając ten list, można się dowiedzieć, do czego komisja ma zastrzeżenia. Więc oczywiście jest cały zestaw zastrzeżeń tradycyjnych dotyczących właśnie praworządności, ale jest bardzo ciekawy fragment mówiący o tym, że komisja chciałaby się dowiedzieć, dlaczego od kilku lat, to są te lata, kiedy rządzi PiS, znacząco spadła liczba wniosków od OLAF-a, czyli Unijnego Biura Antykorupcyjnego, którym prokuratura nadaje bieg. Krótko mówiąc jest tak, że jeśli OLAF, Unijne Biuro Antykorupcyjne, zauważy jakieś nieprawidłowości na podstawie jakichś rachunków międzynarodowych, czy dostanie jakieś skargi, jakieś donosy i ma podejrzenia, zaczyna badać sprawy i widzi, że coś jest nie tak, że ktoś gdzieś nadużył, ukradł, przetarg był nie tak zrobiony. Ale OLAF nie może przeprowadzić sprawy, może oczywiście do Europejskiej Prokuratury iść teraz, ale ona w Polsce akurat nie może działać, więc musi iść do Krajowej Prokuratury, złożyć wniosek i powiedzieć, proszę was, żebyście te sprawy zbadali. I Prokuratura Krajowa tę sprawę bada i potem, jak uważa, że coś rzeczywiście było źle, to idzie do sądu. Zanim PiS doszedł do władzy, chyba 80% wniosków OLAF-a było przez prokuraturę potem kierowanych do sądu. Odkąd PiS doszedł do władzy, 30%. Komisja pyta szczegółowo, dlaczego tak się dzieje. Co dzieje się z tymi blisko 70% przypadków? Więc no, trzeba przyznać, że jest tym coś zastanawiającego, prawda? No, OLAF jednak to jest instytucja taki trochę jak NIK, powiedzmy. Instytucja, która tutaj bada jakby jakość pieniędzy wydawanych publicznych środków. I to jest jeden z bardzo mocnych argumentów. To znaczy, to jest podejrzenie na temat tego, że być może niektóre sprawy po prostu nie są kierowane do sądu i to, że mamy takie poczucie, że w Polsce te pieniądze nie są marnotrawione w ogóle, jest wynikiem jakiegoś spisku rządu. Tak, czy po prostu tego, że prokuratura dalej tymi sprawami się nie zajmuje. I pytanie, dlaczego się nie zajmuje? No właśnie, to oczywiście, że to jest ciekawe pytanie. Dobrze, czy to, o czym my w tej chwili mówimy, to nie jest rozszerzanie kompetencji Unii, a zwłaszcza Komisji Europejskiej, w sposób pozatraktatowy? Bo może te wszystkie prace powinny zostać podjęte w ramach spisania nowego traktatu unijnego, w ramach którego kraje się wypowiedzą, czy chcą, żeby Unia tak funkcjonowała, a nie inaczej. To, co pan mówi, to była właśnie treść skarg Polski i Węgier. Polska i Węgry, tam Polska, będę mówić o polskim wniosku, podniosła trzy kwestie. Tam były trzy argumenty, ale właśnie jeden z nich mówił o tym, że to jest próba omijania, że jest przez artykuł 7. W artykule 7 są możliwe sankcje załamanie traktatów, ale do tego jest potrzebna jednomyślność. I Polska mówi, okej, to wy teraz wprowadzacie taki mechanizm, który jest de facto artykułem 7, on też wprowadza sankcje, tylko że już nie będzie on głosowany jednomyślnie, tylko większością głosów i że nie ma do tego podstaw prawnych. Proszę zauważyć, że te skargi zostały w całości odrzucone przez TSUE. Bo co TSUE powiedział? TSUE powiedział, że mechanizm warunkowości, to rozporządzenie, ono nie jest rozporządzeniem opartym na artykułach dotyczących wartości czy praworządności. Ono jest rozporządzeniem opartym na artykule, który mówi o konieczności ochrony interesów finansowych Unii. I Trybunał bardzo wyraźnie podkreśla w tym swoim wyroku, że
nie wystarczy łamanie praworządności, musi być wykazany związek z interesami finansowymi Unii. I komisja też argumentuje, to nie jest kara, to nie jest sankcja, my musimy mieć środki do ochrony naszych interesów finansowych. I teraz po prostu, tylko cały czas jakby nasza dyskusja, nie tylko nasza dyskusja tutaj pana i moja, ale też wszystkie i dziennikarze, i urzędnicy tutaj i tak dalej, wszyscy zastanawiają się, no tak, no jak to będzie zrobione, żeby ten związek wykazać, żeby to nie było polityczne, jakieś narzędzie politycznej presji, politycznego rewanżu, ale żeby faktycznie, żeby to było wiarygodne, obiektywne i tak dalej. No jednak sąd unijny uznał, że to nie jest wykraczanie poza traktaty, że unijne traktaty pozwalają Unii na ochronę swoich interesów finansowych. Pani wspomniała kilkakrotnie o tym, że to nie dotyczy świata wartości. Więc powiedzmy to otwartym tekstem. Komisja nie może karać Polski na przykład za łamanie praw mniejszości wstrzymywaniem wypłat z budżetu, ani nie może karać Węgier za węgierską tak zwaną ustawę o ochronie dzieci zakazującą propagowania czy tam informowania w szkołach o kwestiach dotyczących zmiany płci, homoseksualizmu, transseksualizmu i tak dalej. W ramach tego, co zostało powiedziane przez TSUE, te kwestie w ogóle nie mogą zostać poruszone przez komisję. W zasadzie nie, ale oczywiście można sobie wyobrazić bardzo teoretycznie, bardzo hipotetycznie taką sytuację, że na przykład są jakieś unijne fundusze, zresztą już mieliśmy taką sytuację przecież z tymi regionami polskimi, które miały te uchwały o strefach anti-LGBT, czy jak to się też tam nazywało, czy o rodzinie. I Unia wstrzymała jakieś środki, małe środki, ale które jakoś zahaczały o wartości, prawda? Więc można, więc już nawet dotychczas w prawie i sądzę, że w mechanizmie warunkowości też będzie to można zrobić, ale to są, no są bardzo hipotetyczne sytuacje. No wyobraźmy sobie właśnie, że może jest jakiś program edukacyjny finansowany z unijnych pieniędzy i gdzieś na przykład region, województwo, dajmy na to, który dostaje pieniądze na ten program edukacyjny, nie wiem, o wartościach unijnych czy europejskich, wymyślam teraz, tam na przykład jest taka uchwała anti-LGBT, no to wtedy komisja może powiedzieć, no tak, no to nie można na ten konkretny program, prawda, nie możemy dać pieniędzy, bo tutaj jest ryzyko, że to nie będzie, jest to jakby związane z pieniędzmi, prawda, bo też warto pamiętać, więc to jest możliwe, jak mówię, to jest bardzo hipotetyczne i to raczej będą pojedyncze przypadki, nie o to w tym mechanizmie chodzi, ale warto też pamiętać o tym, że ten mechanizm mówi bardzo wyraźnie, że ta ewentualne zastosowanie tych sam sankcji, chociaż komisja w ogóle strasznie nie lubi, jak się mówi o tym sankcji, ona mówi, to są środki ochrony budżetu unijnego. To nie są sankcje, my się na nikim nie mścimy. No więc chodzi o to, że to musi być zastosowane w sposób proporcjonalny. Czyli nie, nawet załóżmy, że komisja wykaże związek między brakiem praworządności w Polsce, czy brakiem niezależnego sądownictwa konkretnie, bo w Polsce to jest problemem, zdaniem komisji, a interesem finansowym Unii. To nie może być tak, że komisja przyjdzie i powie, słuchajcie, to my wam teraz nie wypłacimy ani grosza ze 105 miliardów euro, które wam się należą w latach 2021-2027. To musi być proporcjonalne, czyli musi być wykazane, że w tej konkretnej części budżetu, że ten brak praworządności, ten brak niezależności sądownictwa wpływa na te konkretne pieniądze. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że sądzę i tak nikt tego nie powie jeszcze na razie oficjalnie, ale że jednym z toków rozumowania komisji może być taki. Mianowicie pieniądze unijne mogą być wydawane, zarządzane w różny sposób, prawda? Może mogą nim zarządzać samorządy, może nimi zarządzać rząd, może nimi zarządzać rząd we współpracy z Komisją Europejską. To zależy od tego, jakie to są fundusze. Można więc zatem sobie teoretycznie wyobrazić sytuację, że komisja zawiesi fundusze, które są przez rządy wydawane, a na przykład nie przez samorządy. Bo jakby komisja musi wykazać jakiś związek między zarządzaniem jakąś pulą funduszy, a brakiem praworządności. Więc na pewno to nie będzie tak, że komisja będzie atakowała na oślep. No tak, ale jak zawiesi rządowi, na przykład w Polsce czy na Węgrzech, wypłatę pieniędzy, a nie zawiesi samorządom, to będzie to bardzo ostro politycznie komentowana decyzja. Jako decyzja, która mówi, Unia Europejska osłabia rząd pisowski i wzmacnia opozycję rządzącą w samorządach. Nie da się tego uniknąć. Nie da się tego uniknąć, ale powiedzmy też sobie szczerze, że no to jakby nie jest jakieś zaskakujące, prawda? No bo sądownictwo, jeśli mówimy, że sądownictwo jest zależne politycznie, a taki jest zarzut instytucji unijnych, cały czas ja się obracam w sferze argumentacji Unii, prawda? Orzecznictwa TSUE, procedur prowadzonych przez Komisję Europejską. Jeśli mówimy, że to sądownictwo nie jest niezależne, no nie jest niezawisłe, to od kogo ono jest zależne? No przecież nie od samorządów, tylko od rządu, prawda? Więc logicznie się temu przyglądając, no to chyba nie ma ryzyka, że samorządy
wydadzą źle pieniądze i prokuratora się tym nie zajmie, bo jestem przekonana, że jeśli samorząd opozycyjny, w tym rządzie opozycja wyda źle unijne pieniądze, to prokuratora natychmiast się tym zajmie, prawda? Znaczy i to są moje jakby, ja taki hipotetyczny scenariusz rysuję, ale trzeba pamiętać o tym, że sama komisja o tym mówi. Są różne sposoby zarządzania pieniędzy i ten instrument będzie zastosowany do wybranych funduszy. I co ważne, zasada jest taka, że te pieniądze nie mogą być odebrane końcowym beneficjentom. Nie może być tak, że na przykład komisja zaatakuje jakiś fundusz, powie z tego funduszu zawieszamy wam wypłaty i tak rząd będzie musiał te pieniądze wypłacić końcowym odbiorcom z własnego jakby krajowego budżetu, no a potem z komisją się umawiać co dalej. Polska i Węgry mają bardzo wiele do stracenia, zwłaszcza Polska nie otrzymała pieniędzy z funduszu pomocy po COVID-zie, co jest łączone z całą tą historią. Francuska prezydencja miała być przełomem. Czy wygląda na to, że ten przełom się pojawi? Znaczy, jeśli chodzi o Krajowy Program Odbudowy, no to, czyli te pieniądze właśnie na pomoc gospodarce po pandemii, to tutaj jednak kluczowe są jest to, co dzieje się w Polsce, prawda? Czyli projekt prezydenta Dudy, rozumiem, że teraz jest jakiś projekt posłów PiS i komisja to analizuje. Komisja nie żąda, żeby ta ustawa o likwidacji Izby Dyscyplinarnej czy o przywróceniu tych usuniętych już od orzekania, odsuniętych sędziów, żeby ich przywrócić do orzekania. Komisja nie oczekuje, że to zostanie zatwierdzone przez parlament, ale chce mieć pewność, że jakby treść tej ustawy jest zgodna z wyrokiem TSUE oraz chce mieć pewność, że ta ustawa zostanie, no, że będzie miała poparcie polityczne. Na razie tej pewności nie ma, więc dopóki tego nie będzie, to KPO nie zostanie zatwierdzone i tutaj jakby prezydencja francuska nic, czy gdyby nawet chciała, nie może zrobić, bo jest potrzebna rekomendacja komisji. Natomiast jeśli chodzi o mechanizm warunkowości, znaczy one jakoś tam są komplementarne, prawda? Bo zawsze można powiedzieć, że na przykład gdyby komisja zdecydowała się odblokować Polsce KPO, a Polska potem jednak by tych obietnic związanych z Izbą Dyscyplinarną nie spełniła, no to komisja zawsze ma też ten instrument warunkowości, prawda? No, komisja ma już w tej chwili iluś i bardzo dużo w ręku instrumentów, w tym kilka finansowych, które z różnych stron jakby no, taką presję wytwarzają na państwo członkowskie, bo to jest i wstrzymywany KPO, to są kary finansowe nakładane przez TSUE za niewykonywanie jego wyroków i to będzie teraz mechanizm warunkowości. To są wszystko instrumenty, które prowadzą koniec końców do sankcji finansowych. Jakie kraje poza Polską i Węgrami są zagrożone tym wyrokiem? Ja myślę, że na razie to tylko Polska i Węgry. Zresztą to, że to są jedyne kraje, do których komisja wysłała te listy nieformalne w zeszłym roku, jeszcze zanim chciałaby rozpocząć procedurę formalną, no to też pokazuje, no, że to, tak jak powiedziałam, w innych krajach po pierwsze, jeśli są problemy z praworządnością, to nie ma żadnego, na razie żadnych formalnych procedur, żadnego potwierdzenia formalnego, czy to w postaci wyroków TSUE, czy w postaci procedur z artykułu 7, żeby rzeczywiście to były poważne problemy z praworządnością. No a po drugie jednak bardzo ważne jest ten element tej europejskiej prokuratury, do której Polska i Węgry nie chciały przystąpić. To jest jednak bardzo istotny argument w tej całej dyskusji. Bardzo dziękuję. Anna Słojewska, brukselska korespondentka Dziennika Rzeczpospolita, była gościem raportu o stanie świata. Dziękuję pani. Dziękuję bardzo. Como cuando el sol mira la luna con antojo, no puedo vivir sin ver el brillo de tus ojos, así te quiero, así te quiero. Como el matapalo cuando abraza la palmera, el amor que siento no es amor como cualquiera, así te quiero, así te quiero. Como ave que canta alegre por la mañanita, así me suena tu voz dulce y delicadita, así te quiero, así te quiero. Como las estrellas que caen buscando al mar, así te he buscado hasta que te logre encontrar, así te quiero, así te quiero. Como le haré falta a la gaviota al pescador, como que no vivo si el vivir es sin tu amor, así te quiero, así te quiero. Como cuando
cuando el río se entretiene en los remansos. De darte caricias y cariño no me canso, así te quiero. Cuando el sol mira la luna con antojo, no puedo vivir sin ver el brillo de tus ojos. Así te quiero, así te quiero. Como el matapalo cuando abraza la palmera, el amor que siento no es amor como cualquiera. Así te quiero, así te quiero. Como ave que canta alegre por la mañanita, así me suena tu voz dulce y delicadita. Así te quiero, así. Guillermo Anderson, jedna z wielkich gwiazd muzyki z Hondurasu. O tym kraju za jakiś czas, wcześniej spójrzmy na świat z boku. Skoro tak, to Grzegorz Dobiecki, nasz baczny, boczny obserwator. Dziś refleksja o instytucji, która przyniosła wielką chlubę Rosjanom. Mężowie stanu zlatują się do Moskwy jak, tu może lepiej bez porównań, Władimir Putin niczego im nie obiecuje i słowa dotrzymuje. Przypomina się wypowiedź Samanthy Power z sierpnia 2014 roku, wciąż nieprzeterminowana. Amerykańska ambasador przy ONZ mówiła wtedy, że w sprawie Ukrainy Rosja manipuluje, mataczy i bezspornie kłamie. 7,5 roku później arsenał krętacza wzbogaca się o szyderstwo z obaw i prognoz Zachodu. W Europie wojny rzadko zaczynają się w środę, poucza ambasador Czyżow. Zostawia subtelne niedomówienie co do innych dni tygodnia, ale przecież zaraz uspokaja, że inwazja na Ukrainę wykluczona i dziś, i jutro, i w ogóle. Domniemanym kremlowskim terminarzem nie wydają się zahipnotyzowani eksperci z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. 15 lutego, w przeddzień tej groźnej środy, w warszawskiej Kinotece zorganizowali spotkanie, którego tematem nie był stan gotowości dywizji Putina, czy szerzej kryzys ukraiński, jak to określa Zachód. Tematem była sytuacja w Rosji, czyli przyczyna nie tylko tego kryzysu. Sytuację w Rosji obrazował zaś film Czystka Pamięci o Stowarzyszeniu Memoriał, niedawno wyjętym spod prawa przez sąd w Moskwie. Film mógłby wesprzeć akt oskarżenia w procesie, który kiedyś Rosjanie wytoczą putinizmowi. Putinowi nie zdołają. Ich zbiorową pamięć, przygniecioną dekadami komunizmu, memoriał odsłaniał i rekonstruował z troską archeologa od ponad 30 lat. Zaczynał jeszcze z Andrzejem Sacharowem. Gromadził świadectwa rodzin ofiar, dowody kaźni w więzieniach i łagrach. System Putina całą tę pracę chce obrócić w niwecz, wszczepiając Rosji nową pamięć. Zabieg pozwala programować przyszłość, a doraźnie usuwać z drogi wszelkie niezależne byty i koncepty. Na liście proskrypcyjnej Putina znajdują się więc jednakowo mu zawadzające społeczeństwo obywatelskie i prawa człowieka, szczególnie takiego człowieka jak Nawalny, oraz demokratyczna legitymacja władzy, obok nich także suwerenność Ukrainy. Wolny świat, rozmawiając teraz na okrągło z Rosją, wpatruje się w jej zachodnie granice. Wnętrza dyplomatycznie niedowidzi. Inaczej patrzy niezależna telewizja Dość, która dokument wyprodukowała. Sąd opieczętował ją znakiem zagranicznego agenta.
Memoriał według sądu ukrywał to znamie, dlatego został zdelegalizowany, podobnie jak jego filia Centrum Praw Człowieka. Zagranicznym agentem jest też Dmitrij Muratow, naczelny Nowej Gazety, ubiegłoroczny laureat Pokojowej Nagrody Nobla. We wprowadzeniu do czystki pamięci mówi o resowietyzacji Rosji. Putin czci Stalina w imię ulepszonego wczoraj. Stowarzyszenie Memoriał zabiega o cześć dla ofiar stalinizmu, także tych polskich, żeby jutro było normalne. A po to, żeby takie mogło być już dzisiaj, powstało Centrum Praw Człowieka. Na warszawskim spotkaniu przedstawiciele Memoriału przekonywali, że tego właśnie chce rosyjskie społeczeństwo obywatelskie, bo wbrew wszelkim wątpliwościom ono istnieje. Opiera się na nachalnej propagandzie, kultywując drugą pamięć, tak jak w ZSRR chroniło drugi obieg wydawnictw samizdatu. Jednak poza pikietami na procesach politycznych, przejawów aktywności społeczeństwa obywatelskiego w Rosji ostatnio niewiele. Sonda uliczna telewizji Dość pokazuje, że przechodnie kojarzą nazwę Memoriał z zakładem pogrzebowym. Nie słychać o protestach przeciwko nowej napaści na Ukrainę. W dokumencie Czystka Pamięci są za to sceny z zupełnie innego protestu. Wtargnięcia grupy tzw. tituszków, wynajętych chuliganów, do siedziby Memoriału. Jesienią ubiegłego roku przerwali pokaz filmu Agnieszki Holland o ludobójczej zbrodni planowego głodu na Ukrainie. Dalekie i ciche echo tamtego zajścia rozległo się zresztą i w kinotece. Pewien starszy pan wykrzyknął: może banderowską Ukrainą byście się zajęli? Po czym szybko opuścił salę. Pożegnało go tylko czyjeś pobłażliwe papa. To już moskiewskim żulikom prowokacja udała się lepiej. Drodzy Państwo, zbliżają się drugie urodziny raportu o stanie świata. Tak, tak, to już 2 lata. Zaczynaliśmy na początku marca 2020 roku. Będziemy świętować to wydarzenie, bo, nieskromnie powiem, chyba jest co świętować. I nie wyobrażam sobie tego świętowania bez naszych patronów i słuchaczy. 6 marca o godzinie 18 zapraszamy głównie patronów do Promu Kultury w Warszawie na nasz urodzinowy koncert. Wystąpi na żywo oraz online, bo cała rzecz będzie streamowana na moim profilu na YouTubie. Wystąpi zatem białoruski zespół Naviband, dobrze Państwu znany z raportów o stanie świata. Jeden z najbardziej znanych zespołów na Białorusi, założony przez Artema Łukianienkę i Ksenię Żuk. Grupa wydała 5 płyt studyjnych od 1,5 roku. Artem i Ksenia mieszkają w Polsce, a koncertują po całej Europie. Będziemy informować jeszcze nie raz, jak patroni mogą dostać zaproszenie na koncert. Niestety liczba miejsc jest ograniczona, więc czym prędzej się Państwo zdecydują, tym lepiej. Informacje dla patronów są wysłane za pośrednictwem serwisu patronite.pl i proszę patronów o to, żeby spojrzeli na swoje konta i zobaczyli, czy nie dostali jakiejś informacji od nas. A jeśli ktoś z Państwa nie jest patronem i chciałby zobaczyć koncert, zapraszamy do kas Promu Kultury w Warszawie przy ulicy Brukselskiej. Oczywiście poza tym koncert będzie transmitowany na moim kanale YouTube i tam zostanie po wsze czasy. Co jeszcze Państwa czeka w tym urodzinowym okresie, powiemy w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach. Śledźcie nasze media społecznościowe, bo za ich pośrednictwem oraz oczywiście w audycjach będziemy się z Państwem kontaktować. Patronów, jeszcze raz przypominam, zapraszam do śledzenia wiadomości, postów na kontach. Proszę uruchomić opcję otrzymywania wiadomości. Niektórzy z Państwa ciągle tego nie mają, ciągle tego nie zrobili. Oczywiście informacje przychodzą na adres, który Państwo podali przy rejestracji. Innych adresów nie mamy. Przypominam jeszcze raz, 6 marca o godzinie 18, drugie urodziny raportu o stanie świata. Koncert zespołu Naviband w Promie Kultury na Brukselskiej w Warszawie. To jest drobny gest wdzięczności dla Państwa za to, że od 2 lat wspieracie nas i słuchacie. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości.
To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Aureus, leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl. Hotel Bania Termal Iski, oferujący pakiety zimowe z basenami termalnymi. Biblioteczka.net, książkowy abonament. Co miesiąc prosto do domu. Bierzesz i czytasz. Firma doradcza Crido. Handyhand.pl. Zapewnimy nadzór nad Twoją budową, sprawdzimy stan techniczny lokalu przed zakupem lub odbierzemy go od dewelopera. Sebastian Kazek, EduNavigator. Szkolenia z pierwszej pomocy. Studia MBA dla branży IT w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm z Niepołomic, generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home. BIMV.pl. Kursy online dla inżynierów. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Agencja marketingu internetowego First Place. Zwiększymy widoczność Twojego biznesu w internecie. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl. Mariusz Drużyński. Salony meblowe Faster, Zełku i Białegostoku. Wspierają piękne wnętrza. Agata Fischer. Galmet. Polskie pompy ciepła. Marek Jerzewski. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin, w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Paweł Nowy Nowak. Wydawnictwo SQN. Więcej niż książka. www.wsqn.pl. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman.software. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata. Niebawem minie 11 lat od katastrofalnego w skutkach trzęsienia ziemi i tsunami, które uderzyło w Japonię 11 marca 2011 roku. Kataklizm doprowadził również do awarii w elektrowni jądrowej w Fukushimie. To zdarzenie radykalnie zmieniło podejście Japończyków do energii jądrowej. Przed tragedią 2/3 z nich popierało rozwój tego rodzaju energetyki. Obecnie ponad połowa mieszkańców kraju jest jej przeciwna. Niedawno w Tokio ruszył też proces 6 młodych Japończyków, którzy uważają, że ze względu na napromieniowanie zachorowali na raka tarczycy. Czy ich roszczenia mają szansę w sądzie?
Relacja Marcina Pośpiecha. Tego dnia w wielu miejscach Japonii na wiele lat zegary zatrzymały się na 14:46. 72 km na wschód od miasta Sendai, położonego w północno-wschodniej części kraju, na Pacyfiku na głębokości 32 km, Ziemia zatrzęsła się z nienotowaną do tej pory w tej części świata siłą. Wstrząs wywołał tsunami, którego fale sięgały 40 metrów. Potężne trzęsienie ziemi i tsunami zalało część Japonii. Alarm na Pacyfiku. Tsunami chui homo Japonia przeżywa krupniejsze ziemiotrzęsienie. Żywioł uderzył w niemal całe wschodnie wybrzeże Japonii, niszcząc porty, miasta, wioski, pola uprawne czy nadbrzeżne lasy regionu Tohoku. Tam, gdzie nie było gór czy klifów, woda wdarła się nawet 10 km w głąb lądu. Jednym z takich miejsc było miasto Kesenuma. Tak dokładnie rok po katastrofie mówili mi jego mieszkańcy. Trzęsienie ziemi zaczęło się w momencie, kiedy odprowadzałam dzieci po zajęciach w przedszkolu do domu. Jednocześnie uświadomiłam sobie, że wiele dzieci pozostało w budynku i jest teraz w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Wróciłam na miejsce tak szybko, jak tylko mogłam. To były przerażające chwile. Nigdy nie przeżyłam tak potężnego i długiego trzęsienia ziemi, a potem tsunami. Gdy tylko dotarłam do przedszkola, woda była już bardzo blisko. Ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Wyprowadziliśmy naszych podopiecznych wysoko w góry. Tsunami dotarło aż tutaj. Właściwie to ta gigantyczna fala zatrzymała się dopiero na budynku tego przedszkola. Ściana wody w tym miejscu miała 2 metry wysokości. Dyrektor przedszkola, pan Kunagai, kazał wszystkim dzieciom i nauczycielom uciekać wysoko w góry. On sam pozostał na miejscu. Chciał się upewnić, że wszyscy zdołali się ewakuować. Jednak wody przybywało w takim tempie, że szybko sam znalazł się w pułapce. Nie mógł wydostać się z przedszkola. Wszedł na ostatnie piętro i czekał. Był pewien, że umrze. Poziom wody przestał się podnosić na wysokości jego podbródka. W tym samym czasie inny dramat rozgrywał się 270 km na północ od Kesenumy w elektrowni jądrowej w Fukushimie. Tego dnia włączone były 3 z 6 reaktorów. Kiedy tylko zarejestrowano wstrząsy, natychmiast je wyłączono. W normalnych okolicznościach systemy ich chłodzenia i kontroli zasilane są z sieci zewnętrznej. Ta była już jednak zniszczona. Zgodnie z procedurą włączyły się generatory awaryjne. Ale te niespodziewanie przestały działać niecałą godzinę po pierwszym wstrząsie. W rezultacie doszło do potężnego przegrzania reaktorów numer 1, 2 i 3. 24 godziny później w pierwszym reaktorze eksplodował wodór, niszcząc dach i ściany budowli. Tak ten dzień w rozmowie z raportem wspomina amerykański pisarz i wykładowca akademicki S.B. Brown, mieszkający w Japonii od 37 lat, jednocześnie analityk organizacji Safecast, między innymi zajmującej się analizą napromieniowania. Pamiętam, że byłem wtedy wśród ludzi w biurze. Jak zahipnotyzowani, wszyscy wpatrywali się w telewizory. Patrzyliśmy na gigantyczne fale tsunami, niszczące wszystko na swojej drodze. To było coś nieprawdopodobnego. Nikt z nas nie widział wcześniej czegoś takiego.
Myśleliśmy o ludziach, którzy byli tam na wybrzeżu. Co z nimi? Czy przeżyją? Jak później się okazało, zginęło 18 tysięcy osób, ale nikt nie mówił wtedy nic o Fukushimie. Następnego dnia w sobotę miałem spotkać się z moim znajomym. Zadzwoniłem do niego i zapytałem, gdzie jest i czy spotkanie jest aktualne. Odpowiedział, słuchaj, jestem w samochodzie i właśnie uciekam. W Fukushimie doszło do awarii i jej okolice są skażone. Co takiego? Byłem w szoku. To było traumatyczne przeżycie dla osób, które tak jak ja znajdowały się daleko od elektrowni. Trudno jest mi sobie wyobrazić, co czuły osoby, które były w jej pobliżu. Japońskie władze zaklasyfikowały katastrofę w Fukushimie, tak jak tę w Czarnobylu, jako awarię siódmego najwyższego stopnia, co oznacza znaczące skażenie substancjami promieniotwórczymi, groźne dla życia ludzi oraz dla środowiska. W promieniu 20 km od elektrowni wprowadzono zakaz przebywania. Dla Japończyków informacja o awarii była szokiem. Przez lata władze i eksperci zapewniali, że elektrownie jądrowe są stuprocentowo bezpieczne. Przed tragedią w Fukushimie 2/3 Japończyków popierało rozwój tego rodzaju energetyki. Obecnie ponad połowa mieszkańców kraju jest jej przeciwna. Od lat skomplikowany stosunek Japończyków do energii nuklearnej bada profesor Norma Field z Uniwersytetu w Chicago. Sama wychowała się w powojennej Japonii, jej matka była Japonką, ojciec amerykańskim żołnierzem. Po II wojnie światowej na rozwoju energetyki jądrowej najbardziej zależało Amerykanom. Chcieli sprzedawać te technologie różnym państwom, ale najbardziej zależało im na Japonii. Jeśli sięgniesz do wspomnień prominentnych amerykańskich polityków z tego okresu, odkryjesz, że uważali oni, że obowiązkiem Stanów Zjednoczonych jest przekazanie Japonii tej fantastycznej technologii. Miało być to zadośćuczynienie za zrzucenie bomb atomowych na Hiroshimę i Nagasaki. Jeden z ważnych polityków z Illinois powiedział nawet, że to chrześcijański obowiązek. Także wielu fizyków, którzy pracowali przy projekcie Manhattan, szczerze wierzyło, że przekazanie technologii do celów pokojowych będzie czymś w rodzaju odkupienia. Ale japońskie społeczeństwo było sceptyczne. Oczywiście w Tokio byli też politycy, którzy bardzo chcieli, by elektrownie jądrowe powstały w Japonii. Przekonanie Japończyków do tego pomysłu było jednak niezwykle trudne. Przez lata kolejne rządy powtarzały: musimy wyleczyć Japończyków z ich alergii na atom, tak by nasza gospodarka mogła korzystać z tego wspaniałego źródła energii. Co ciekawe, jest dużo więcej miejsc w Japonii, w których lokalna społeczność nie zgodziła się na budowę elektrowni jądrowych, niż tych, które wyraziły na to zgodę. Ponieważ uzyskanie pozwolenia na budowę elektrowni jest bardzo trudne, gdy dana firma już je dostanie, buduje tak dużo reaktorów, jak jest to tylko możliwe. To z kolei sprawia, że jeśli dojdzie do awarii, sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana i potencjalnie groźna. Dyskusja o konsekwencjach katastrofy sprzed 11 lat odżyła po tym, jak w ostatnich dniach szóstka młodych Japończyków pozwała operatora elektrowni w Fukushimie, firmę TEPCO, przekonując, że na skutek napromieniowania zachorowali na raka tarczycy. Domagają się 5,5 miliona dolarów odszkodowania. Udowodnienie związku przyczynowo-skutkowego będzie jednak trudne. Mówi doktor inżynier Krzysztof Fornalski ze spółki Polskie Elektrownie Jądrowe.
Z jednej strony oczywiście promieniowanie jonizujące przy odpowiednio wysokiej dawce jest czynnikiem, który może wywołać chorobę nowotworową w perspektywie kilku lat od napromienienia. Z drugiej jednak strony osoby, które ucierpiały najbardziej w wyniku awarii elektrowni jądrowej w Fukushimie, nie otrzymały bardzo dużych dawek. Te informacje odnośnie ich narażenia są dostępne, były przedmiotem wielu badań, dociekań wielu komisji. Natomiast osoby postronne, bo rozumiem, że o takie przypadki tutaj chodzi, generalnie otrzymały praktycznie niemierzalne dawki promieniowania. Jeżeli chodzi o nowotwory tarczycy, to w ich przypadku najczęściej chodzi tutaj o potencjalne narażenie na izotopy promieniotwórcze jodu, czyli gazu, który w odpowiedniej formie jest wchłaniany przez tarczycę. Więc w sytuacji, jeżeli to będzie jod promieniotwórczy, to w takiej sytuacji rzeczywiście może dojść do narażenia tarczycy od wewnątrz. Natomiast nie mamy tutaj żadnej informacji na temat tego, jakie dawki otrzymali ci ludzie, więc zakładam, że to były osoby z ogółu ludności, a takie osoby otrzymały, tak jak powiedziałem, dawki praktycznie niemierzalne. Odpowiednie monitoringi, które w Japonii są i działały w trakcie awarii w Fukushimie, zresztą to doskonale pokazały. Dodatkowo Japończycy wprowadzili pewną tak zwaną profilaktykę jodową. W związku z tym moim zdaniem ryzyko, że to pochodzi akurat od awarii w Fukushimie, jest bardzo małe. Ponadto jeszcze warto podkreślić, że przecież nowotwory tarczycy, jak i każde inne nowotwory, po prostu niestety w populacji się zdarzają. Niezależnie od promieniowania, niezależnie od awarii w Fukushimie, po prostu ludzie chorują na choroby nowotworowe i prawdopodobnie ten przypadek jest po prostu nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności. Według oficjalnych rządowych danych tylko jeden pracownik elektrowni w Fukushimie zmarł na skutek napromieniowania, a jego rodzina otrzymała odszkodowanie. Mimo upływu wielu lat, Japonia nie wróciła na ścieżkę rozwoju energetyki jądrowej. Przed katastrofą w Fukushimie rząd planował, że do połowy stulecia połowa energii potrzebnej do napędzania gospodarki będzie pochodziła z elektrowni jądrowych. Obecnie działa jedynie 10 z 54 reaktorów. Udział energii nuklearnej w miksie energetycznym kraju spadł z 30 do około 6%. Mówi korespondent Financial Times w Tokio, Antoni Słodkowski. Tak naprawdę Japonia nie może wyjść z tego dylematu, bo z jednej strony jest pod bardzo dużą międzynarodową presją, żeby obniżyć spożycie węgla, prawda, który w tej chwili jest importowany, czy gazu na przykład, ale z drugiej strony nie mogą włączyć tych elektrowni atomowych z powrotem, bo właśnie cały czas lokalne społeczności się na to nie zgadzają. Tutaj cały czas po prostu taka walka toczy się o to, w co zainwestować, na co postawić, na jaką elektryczność, na jakie źródła energii postawić i w co zainwestować, żeby mogły być jakieś reformy i jakby ta sprawa mogła zostać rozwiązana. Już jesteśmy dekadę po Fukushimie, a cały czas jakby tutaj ta sytuacja nie została rozwiązana. I myślę, że jeszcze zajmie to wiele, wiele lat, dopóki do czegoś tutaj dojdziemy. Problemem jest zaufanie, a raczej jego brak. Śledztwa już po katastrofie wykazały, że władze operatora elektrowni bagatelizowały doniesienia pracowników o problemach technicznych. Jeden z nich, po tym jak zgłosił przełożonym pęknięcia w jednym z reaktorów Fukushimy, stracił pracę. Były premier kraju, Naoto Kan, który władzę sprawował w czasie, gdy doszło do katastrofy, stwierdził, tu cytat, byłem przekonany, że ludzki błąd nie może doprowadzić do takiej tragedii w Japonii. Teraz zmieniłem zdanie o 180 stopni. Mówi Piotr Bernardyn, dziennikarz od wielu lat mieszkający w Japonii, autor książki poświęconej katastrofie sprzed 11 lat. Słońce jeszcze nie wzeszło, tsunami Fukushima. Były sprawy wytaczane, natomiast nikt kary nie poniósł, na chwilę obecną przynajmniej. Natomiast jeśli chodzi o te zaniedbania, o korupcję, bo przecież to nie to, że to są jakieś moje wymysły, powstały co najmniej 3 raporty. Ten najważniejszy to był niezależny raport Komisji Parlamentarnej, gdzie ewidentnie następnie pojawia się, że to była wina człowieka. I wydaje mi się, że warto to podkreślać, bo jakby do dzisiaj, mimo że tyle lat minęło, każdy o tej Fukushimie słyszał, że jakoś to się nie kojarzy z tym, że tam te zaniedbania właściwie regularnie następowały. A teraz krótko, na czym to polegało? Ten mit bezpieczeństwa. Jeśli na samym początku
tworzymy narrację, że to jest technologia, która jest w 100% bezpieczna, no to musimy jakby ukrywać wszystkie nawet drobne zaniedbania, tak? Bo ponieważ tak to wygląda. No więc później się zaczęło okazywać, że kiedy gdzieś tam doszło do jakiejś awarii instalacji hydraulicznych, czy gdzieś tam jakieś inne awarie, no to o tym nie informowano. Poza tym na szczeblu biurokratycznym ludzie, którzy pracowali w Ministerstwie Przemysłu, potem przechodzili do pracy w tym urzędzie, który zajmuje się kontrolą bezpieczeństwa energetyki jądrowej. Te powiązania międzyludzkie nigdy nie ustępowały, więc jeśli ktoś, ministerstwo, które ze swojej natury ma promować energetykę jądrową, jest ściśle połączone z organem kontrolnym, no to wiadomo, że tutaj rodzą się jakieś korupcyjne powiązania. Obecnie przed japońskimi władzami oraz operatorem elektrowni, firmą TEPCO, stoi kolejne potężne wyzwanie. Co zrobić z wodą, która była wykorzystywana do chłodzenia uszkodzonych reaktorów? Raz jeszcze mówi Antoni Słodkowski, korespondent Financial Times w Tokio. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o to, co się dzieje w Fukushimie w tej chwili, to jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że największy problem, przed jakim stoi elektrownia, jest to, że żeby ochładzać te reaktory, była zużyta ogromna ilość wody, która jest pompowana, żeby ochładzać te elektrownie i ta woda, i ona jest oczyszczana i później jest składowana w takich zbiornikach. I to są tysiące ton wody, które po prostu w takich ogromnych zbiornikach są cały czas składowane na siedzibie elektrowni i które po prostu rząd teraz chce wypuścić do wody i to, co się spotyka z ogromnym sprzeciwem Korei Południowej na przykład i Chin, a także lokalnych rybaków, którzy się boją właśnie, że będą właśnie stygmatyzowani. Więc tutaj Japonia stoi przed takim bardzo dużym testem właśnie, jeżeli chodzi o te sprawy, o której mówiliśmy, czyli zaufanie do władzy, zaufanie do tego, co oni mówią, bo oczywiście władze mówią, że ta woda jest oczyszczona i że będzie wypuszczona do oceanu tylko woda, która nie będzie zagrażała ekosystemowi, prawda? Więc to jest jakby dosyć krytyczny moment. S.B. Brown z organizacji Safecast regularnie odwiedza region Fukushimy. Zapytałem go, jak teraz wygląda tam życie. There's such a variety of conditions across Fukushima, which is a fairly large. W przypadku Fukushimy trudno o jakieś uogólnienia. To dość duża prefektura. Jej znaczną część zajmują góry, ale też jest trochę równin. Są miasta, wioski, miasteczka. Wszystko zależy od tego, o jakim miejscu mówimy i w jakim stopniu zostało ono skażone. Można przyjąć, że poziom promieniowania na przeważającym obszarze Fukushimy jest porównywalny do światowej średniej. Ale są też miejsca, gdzie poziom radioaktywności jest bardzo, bardzo wysoki. Zbyt wysoki, by mogli tam żyć ludzie. Największym wyzwaniem, z jakim zmaga się Fukushima, jest jednak utrata mieszkańców. Nawet jeśli poziom promieniowania jest niski, nawet jeśli przez 10 lat nieustannie bada się glebę i żywność, która w niej rośnie, i okazuje się, że jest całkowicie bezpieczna, ludzie i tak nie chcą żyć w takich miejscach. Oczywiście są ludzie, którzy chcą odwrócić tę tendencję. Znam człowieka, który postawił sobie za cel stworzenie w regionie Fukushimy 100 małych firm w ciągu najbliższych 50 lat. Moim zdaniem to wspaniała postawa. Są ludzie, którzy uznali, że los postawił przed nimi wyzwanie i zrobią wszystko, by mu sprostać. Ale to osoby, które kochają miejsce, z którego pochodzą. Chcą, by ono przetrwało przede wszystkim dla ich dzieci i wnuków. Życie wraca do Fukushimy, ale w nowej formie. Fukushima już nigdy nie będzie tym, czym była przed katastrofą. W wielu miejscach musi upłynąć 100 lat, by ludzie znów mogli w nich żyć. Powinniśmy o tym pamiętać i to zaakceptować. Wtedy łatwiej będzie nam spojrzeć na rzeczywistość i się z nią pogodzić. Dla raportu o stanie świata Marcin Pośpiech. Władze stanu Karnataka w
południowych Indiach wprowadziły zakaz zakrywania głowy przez studentki chustą muzułmańską hijabem. Już wcześniej niektóre szkoły i uniwersytety uniemożliwiały studentkom wejście na teren uniwersytetów w hijabie, co wywołuje od grudnia ubiegłego roku duże kontrowersje w kraju. W Indiach mieszka 200 milionów muzułmanów i wielu z nich obawia się, że zakaz jest częścią polityki obecnego rządu, której celem ma być uczynienie z Indii kraju jednowyznaniowego. Jest z nami profesor Agnieszka Kuszewska z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam panią. Dzień dobry. Może zacznijmy od początku. W grudniu 6 muzułmańskich dziewcząt studiujących w szkole w regionie Udupi otrzymało od nauczyciela zakaz wchodzenia do klasy w hijabie, bo hijab, jak tłumaczyły władze szkoły, nie jest częścią uniwersyteckiego stroju, uniwersyteckiego mundurka. Rozpoczęły protest i ten protest stał się zarzewiem większego problemu. Na czym polega istota tego problemu? No tak, rzeczywiście w stanie Karnataka mieliśmy, czy mamy do czynienia z, można powiedzieć, eskalacją przemocy czy agresji na poziomie komunalistycznym czy o charakterze komunalistycznym. Nie jest to bynajmniej nic nowego, to co się dzieje w tej chwili, czego symbolem stała się ta młoda uczennica Muskan Khan, takim symbolem oporu, to słynne zdjęcie z 10 lutego, które obiegło cały Indie, ale także świat, miało pokazywać to, że muzułmanki są w jakimś stopniu prześladowane czy dyskryminowane. A to rzeczywiście zaczęło się, ta forma protestu zaczęła się już w grudniu, na przełomie grudnia i stycznia, kiedy rzeczywiście 6 uczennic nie zostało wpuszczonych do koledżu i później rząd stanowy, nie rozwiązano tego konfliktu na poziomie szkoły. Rząd stanowy wydał rozporządzenie, że szkolne mundurki nie obejmują hidżabu. I szkoły później zaczęły się powoływać na to rozporządzenie i rzeczywiście nie wpuszczano do sal studentek w hidżabach czy też w burkach, bo niektóre uczennice również noszą burki zakrywające pół twarzy, także widać tylko oczy. Zresztą ta sama dziewczyna Muskan Khan powiedziała, że ona miała na sobie burkę i tutaj nie wpuszczono jej do szkoły i rzeczywiście część tych dziewcząt zakrywa też połowę twarzy. Natomiast podobne wydarzenia, podobna eskalacja miała miejsce też w stanie Karnataka wcześniej, w 2018 roku, w innej części tego stanu, gdzie również uczniowie hinduistyczni ubrani w szafranowe szale protestowali przeciwko burkom i hidżabom. Natomiast wtedy rozwiązano tę sytuację na poziomie szkoły, gdzie władze tamtejszej szkoły zezwoliły na hidżaby. Czyli wybrano takie, można powiedzieć, kompromisowe rozwiązanie. Natomiast w tym przypadku rzeczywiście to się rozlało nie tylko na poziom stanowy, bo tutaj zaangażowany jest i rząd stanowy, zaangażowany jest też sąd stanu Karnataka, który również zadecydował, wydał tymczasowe jak na razie rozporządzenie, żeby szkoły otworzyć, ale jest zakaz noszenia jakichkolwiek oznak przynależności wyznaniowej, czyli chodzi tutaj zarówno o burki, hidżaby, jak i te szafranowe szale, które stały się symbolem hinduistów, którzy protestują przeciwko hidżabom. Za chwilę dojdziemy do hinduistów, natomiast ja chciałem wrócić do tego wtorkowego orzeczenia sądu w stanie Karnataka. Wprowadzono, jak pani mówi, czasowy zakaz noszenia hidżabów przez studentki i uczennice. Dlaczego pani zdaniem władze podsycają ten konflikt zamiast go gasić? Powiedzmy parę słów na temat w ogóle stanu Karnataka, który jest usytuowany w południowo-zachodniej części Indii. Mieszka tam około 60 milionów mieszkańców, nieco ponad, i około 13% to jest ludność muzułmańska. To, co jest tutaj też istotne, to fakt, że od 2019 roku stanem rządzi Indyjska Partia Ludowa, BJP, która opiera swoją politykę o hinduski nacjonalizm, usiłuje stworzyć z Indii, czy przekształcić Indię w jeden hinduski naród z dominującą religią, czyli odwołuje się do hindutwy, do tej ideologii hinduskiego nacjonalizmu, skrajnego nacjonalizmu. I rzeczywiście widać to zarówno na poziomie centralnym, jak i też na poziomie stanowym, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie BJP przejmuje władzę. I tak z tym mamy do czynienia też na poziomie stanowym w tym wypadku, gdzie niektórzy wręcz twierdzą, że to będzie jakieś siedlisko, welęgarnia, zarzewie kolejnego konfliktu w ramach tej walki o utworzenie
hinduistycznego narodu. I rzeczywiście partia BJP prowadzi tą nacjonalistyczną politykę, wprowadzono prawo zakazu sprzedaży zabijania krów, także na poziomie stanowym. Wprowadzono też ustawę przeciwko konwersji, która no, to prawo zakazuje religijnej konwersji na przykład w celu zawarcia małżeństwa. I mniejszości wyznaniowe odebrały to, chrześcijanie, jak i muzułmanie odebrały to te mniejszości jako atak przeciwko właśnie sobie. I kolejny przykład prześladowań. To jest ważne, co pani mówi, bo to, jak rozumiem, ta polityka ujednolicania Indii dotyczy nie tylko muzułmanów, ale również chrześcijan. Tak, oczywiście. Wchodzą tutaj w grę oczywiście wszystkie mniejszości wyznaniowe, ale tak jak pan zauważył na początku, oczywiście dotyczy to w przeważającej mierze muzułmanów, którzy stanowią około 15% ludności Indii, 14-15% mniej więcej. Pew Research Center podaje ostatnie, takie w miarę świeże dane na rok 2020, gdzie szacunki tutaj pokazują 213 milionów muzułmanów, ponad 15%. Niestety nie mamy jeszcze danych spisu powszechnego, który został przesunięty z 2021 na 2022 rok, które na pewno pokażą nam tutaj bardziej aktualne dane, ale rezultaty możemy poznać dopiero w 2023 roku tego spisu, który będzie przeprowadzony. W każdym bądź razie no, jest to mniejszość, 15% mniej więcej. 78,9% to są hinduiści w Indiach i Pew Research Center podaje tutaj konkretne dane. Ponad 1,93 miliona mieszkańców to są hinduiści. Więc dotyczy sprawa tej znaczącej mniejszości. Z jednej strony mniejszość, 15% wydawałoby się niewiele, ale trzeba podkreślić, no islam jest drugą religią Indii. To jest ponad 200 milionów, to niemal tak jak Pakistan. Czyli Indie są trzecim na świecie krajem muzułmańskim, po Indonezji i po Pakistanie. Porozmawiajmy o reakcji studentów hinduistycznych, którzy zaczęli nosić te szafranowe szaliki. To jest, jak rozumiem, kolor kojarzony z hinduizmem. Właśnie. I to jest hinduizmem z partią rządzącą, oczywiście, taki symbol sprzeciwu. Czy to są ludzie, którzy są wykorzystywani jako narzędzia polityczne przez BJP? Czy to jest część jakiegoś masowego, ludowego ruchu, że tak powiem? To znaczy, czy Hindusi generalnie wspierają tę politykę prowadzoną przez partię rządzącą? Ani muzułmanów indyjskich, ani hinduistów indyjskich nie możemy uważać za monolit, że jedni chcą tego i wszyscy muzułmanie chcą hidżabów i burek, a wszyscy hinduiści tym burkom się przeciwstawiają. Oczywiście część z tych młodych mężczyzn, których widzimy na zdjęciu, którzy idą za tą uczennicą Muskan, To są członkowie lokalnych organizacji hinduistycznych, jakichś młodzieżówek partyjnych. Część to są zwykli uczniowie, którzy wykorzystują sytuację, że oto coś się dzieje i mamy możliwość, żeby tą muzułmankę w burce poniżyć, gdzieś tam sobie rozładować jakieś napięcia, agresję. Bardzo łatwo podsycić te konflikty o podłożu komunalistycznym. To jest kolejny przykład tego, a tych przykładów jest mnóstwo w Indiach w ostatnich latach i nie tylko. Naprawdę bardzo łatwo jest podsycić te konflikty i doprowadzić do ich bardzo szybkiej eskalacji, bo to objęło nie tylko stan Karnataka, ale też no, rozlało się na inne regiony Indii i od razu w innych stanach indyjskich też były różne reakcje odnośnie tego, czy ten hidżab powinien być zakazany, czy nie. Wcześniej mówi się, że nikomu tak naprawdę to nie przeszkadzało, że sprawa jest upolityczniona, czyli obydwie strony de facto oskarżają się. Jedna strona oskarża o hidżabowy dżihadyzm, czyli ultra hinduistyczna organizacja, natomiast muzułmanie bronią się, powołując się na konstytucję Indii, na przykład na artykuł 25, który mówi, że no, w Indii gwarantują wolność sumienia, wyznania, praktykowania i propagowania religii. I to według muzułmanów jest prawo, które im gwarantuje wolność w tej kwestii. I teraz pytanie, które pan zadał, bardzo, bardzo mądre i rozsądne, kto tutaj tak naprawdę jest manipulowany? Wydaje mi się, że obydwie strony w pewnym sensie są manipulowane, wykorzystywane do podsycania tego konfliktu, do traktowania tych dwóch największych grup wyznaniowych zamieszkujących Indie jako właśnie przeciwników, wykorzystywana do
do eskalowania nacjonalizmu o podłożu religijnym. To ma miejsce na poziomie zarówno stanowym, jak widzimy, na poziomie centralnym w Indiach, ale także na poziomie subkontynentu i mam na myśli tutaj konflikt indyjsko-pakistański. Oczywiście to od razu odbiło się echem w Pakistanie, gdzie władze tego kraju stwierdziły, że muzułmanki w Indiach są pozbawione prawa do edukacji i że ogranicza się ich wolność. Więc tutaj ta kwestia jest przedmiotem rozgrywki politycznej, ale co to jest najważniejsze tutaj, wydaje mi się, to pytanie o to, co myślą te kobiety tak naprawdę, bo wydaje mi się, że zarówno hinduistom, jak i radykałom muzułmańskim tak naprawdę nie do końca chodzi o ich prawa, jaką one mają sprawczość, pod jaką są presją, czy są pod presją z obydwu stron. Z jednej strony z hinduistów ubranych w szafranowe szale, ale z drugiej strony też ze strony swoich konserwatywnych rodzin, gdzie jeżeli nie będą zakrywać włosów, czeka je ostracyzm. I wiemy, co myślą te kobiety? Oczywiście znowu pewnie powie pani słusznie, że kobiety to nie jest żaden monolit. Są takie, które są zadowolone i są takie, które nie są zadowolone z tego, że chodzą w hidżabach. W pewnym stopniu na pewno są one podwójnymi ofiarami. Z jednej strony jednego radykalizmu, z drugiej strony drugiego. Jak widzimy, jak świat długi i szeroki, różni fundamentaliści religijni usiłują mówić kobietom, jak mają żyć, w co mają się ubierać, jakich wyborów życiowych mają dokonywać. Czyli na pewno to jest też pewien problem, ale z drugiej strony, jeżeli mamy do czynienia w Indiach z takim systemowym i systematycznym łamaniem praw człowieka i ograniczaniem, prześladowaniem mniejszości wyznaniowych, między innymi muzułmanów, to możemy też się domyślać, że pewna część z tej ludności muzułmańskiej też będzie się radykalizować, czyli przemocą odpowiada na przemoc, czy podkreślaniem, nie tyle przemocą, co nawet podkreślaniem hidżabu jako elementu tożsamości. Ja będę nosić ten hidżab, dlatego że Indie prześladują muzułmanów. I niektóre muzułmanki uważają też, że jest to pewne narzędzie do obrony, że mają pewną misję do wykonania. Trudno mi tutaj określić, które kobiety w jakim stopniu są rzeczywiście ofiarami, a które uważają, że mają tutaj pewną sprawczość i będą protestować przeciwko temu, co się dzieje. Na pewno władze nie robią wystarczająco dużo, a wręcz podsycają tę agresję i nie wprowadzają odpowiednich kroków, żeby te konflikty o podłożu religijnym rozwiązywać, a wręcz przeciwnie, są one eskalowane i jeżeli mówimy sobie o tym poziomie centralnym, to trzeba wspomnieć, że BJP, jak doszło do władzy w 2019 roku po raz drugi, pierwszy raz 2014, potem kolejne wyborcze zwycięstwa 2019 i rzeczywiście w tej drugiej kadencji tutaj to systemowe prześladowanie mniejszości rzeczywiście się zaostrzyło. Chociażby przykładem tego jest ustawa o obywatelstwie z 2019 roku, która de facto mówi na poziomie religijnym, czyli religia jako kryterium przyznawania obywatelstwa. Obywatelstwo dla prześladowanych mniejszości w krajach regionu, czyli Afganistanu, Bangladeszu, Pakistanu, dla osób, które przybyły do Indii przed grudniem 2014 roku, ale to co ważne, obejmuje ona hinduistów, sikhów, buddystów, chrześcijan, innych przedstawicieli innych mniejszości, ale nie muzułmanów. No i to też zostało odebrane jako bardzo dyskryminujące, bo przecież wiemy, że w krajach regionu również mniejszości muzułmańskie są dyskryminowane. Szyici na przykład w Pakistanie, Ahmadiyya, przedstawiciele ruchu reformatorskiego islamu, Ahmadyci czy Ahmadiyya, uznani za niemuzułmanów w Pakistanie, no i oni nie mają takiej możliwości. Pani profesor, a dlaczego rząd Narendry Modiego robi takie rzeczy? To znaczy, dlaczego to jest podsycane akurat w tej chwili? Dlaczego wzmogła się ta dyskryminacja mniejszości wyznaniowych w Indiach? Czy to jest odpowiedź na presję z dołu, czy to jest odpowiedź na problemy polityczne tego rządu, który no, zwykle stosuje się tego typu rzeczy, kiedy politycy mają problemy? Jaki jest powód? Na pewno po części można też udzielić takiej odpowiedzi, że jest to też sposób na to, jak poradzić sobie z ogromnymi problemami Indii. Łatwo jest polaryzować społeczeństwo i podsycać konflikty i odciągać uwagę od kwestii tak naprawdę istotnych. Ale poza tym trzeba też podkreślić, że BJP obiecywało wprowadzenie pewnych praw, na przykład zniesienie autonomii Kaszmiru zamieszkiwanego przez muzułmańską większość i przekształcenie
byłego stanu w terytorium, które jest w tej chwili bezpośrednio zarządzane przez Nowe Delhi. Zatem to takie zderzenie między tym, co określamy mianem świeckości, wolności wyznaniowej w Indiach, tą podstawą, która tworzyła Indie i polityczne uwarunkowania społeczne w Indiach po 1947 roku, której symbolem była partia kongresowa Jawaharlal Nehru z jednej strony, a z drugiej strony właśnie ten hinduski nacjonalizm, który rzeczywiście w bardzo mocnym stopniu w tej chwili właśnie dominuje w polityce indyjskiej, co przekształca się, co też ma wyraz w tym, jak Indie postrzegane są na świecie. Wystarczy wspomnieć różnego rodzaju indeksy czy raporty organizacji międzynarodowych, chociażby Economist Intelligence Unit w swoim indeksie demokracji najnowszym. Rok 2021 plasuje Indie na 46 roku, uznając je za wadliwą demokrację. Dodam, że Polska jest na 51. Na przykład światowy raport Human Rights Watch 2022 rok podkreśla dyskryminację muzułmanów, brak odpowiedzialności karnej za przemoc wobec nich, bezkarność hinduskich nacjonalistów. Inny Widem Instytut z Uniwersytetu w Göteborgu przedstawił też swój raport i pokazuje na lata 2010-2020. Wymienia Indie jako jeden z krajów, które najszybciej autokratyzują się na świecie. Wśród 10 Indie są na 7 miejscu. Na początku jest Polska, Węgry, Turcja, Brazylia, zatem w takim towarzystwie. Indie jako autokratyzujące się państwo na świecie. I rzeczywiście Indie uznane są za wyborczą autokrację już w tej chwili. To nie tylko w odniesieniu do mniejszości wyznaniowych, do muzułmanów, ale generalnie w coraz większym stopniu jest w Indiach problem z ograniczeniem wolności słowa, wolności wypowiedzi. Stosowane są prawa wobec tych osób, które, na przykład dziennikarzy, którzy krytykują rząd, podnoszone są takie prawa jak prawo o podżeganiu, podburzaniu do rozruchów, to jest indyjski kodeks karny 124a i dodam, że to prawo ma swoje źródło jeszcze w brytyjskim kolonializmie, to jest prawo z 1870 roku, za pomocą którego karani byli indyjscy nacjonaliści, na przykład Gandhi, Mahatma Gandhi. Na początku lat 20. wymienił to prawo jako jeden z elementów odbierania obywatelom wolności. I do dzisiaj to prawo jest stosowane. Czyli mamy do czynienia z systemowym i systematycznym ograniczaniem podstawowych demokratycznych praw. I tutaj rzeczywiście w ramach tego, co się dzieje w Indiach, muzułmanie są też tutaj, można powiedzieć, ofiarami. Ale z drugiej strony jeszcze chciałabym podnieść tutaj ważną i ciekawą rzecz, jak tutaj wygląda ta narracja, dlatego że w innych stanach, także tych rządzonych przez partię BJP, raczej rządy stanowe są bardzo ostrożne i nikt tutaj nie deklaruje, że zaraz wdroży też prawo do zakazywania hidżabów, a sytuacja na przykład w Kaszmirze też była ciekawa. Kaszmir w tej chwili jest pozbawiony autonomii, jest terytorium związkowym i podzielone na dwie części, Dżamu i Kotlina, czy Dolina Kaszmirska. I na przykład w Uniwersytecie w Srinagarze w ramach tych wszystkich wydarzeń aktywistki muzułmańskie ubrane w burki, w czarne burki odkrywające tylko oczy, stały przed uniwersytetem i wręczały czekoladki i kwiaty studentkom, które też mają burki czy hidżaby. Więc tutaj z kolei mamy do czynienia z wykluczeniem z przestrzeni tych osób, tych kobiet, dziewcząt, które nie chcą nosić hidżabów. Tak? Czyli ekstremizm w drugą stronę. Dziękuję pani bardzo, pani profesor. Dziękuję uprzejmie. Profesor Agnieszka Kuszewska z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego była gościem raportu o stanie świata. Dziękuję pani bardzo. Bardzo dziękuję. Były prezydent Hondurasu Juan Orlando Hernández został aresztowany pod zarzutem handlu narkotykami. Stany Zjednoczone domagają się ekstradycji polityka, którego przez 8 lat, kiedy kierował Hondurasem, aktywnie wspierały. Hernández jeszcze w styczniu był prezydentem kraju. Policja dokonała aresztowania w jego domu w Tegucigalpa, stolicy Hondurasu. W studio Maciej Okraszewski, autor podcastu Dział Zagraniczny. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Pyszna historia, można by powiedzieć, gdyby nie dotyczyła narkotyków, tragedii ludzkich, śmierci, mordów, bo na tym polega ten świat narkotyków.
Co my wiemy na temat związków Juana Orlando Hernandeza z kartelami, chyba głównie kolumbijskimi? Meksykańskimi w tym przypadku i wiemy akurat bardzo dużo, ponieważ jego brat, Tony, młodszy brat, który podobnie jak on jest prawnikiem z wykształcenia, podobnie jak on był politykiem, ponieważ starszy Hernandez był przewodniczącym parlamentu, jego brat był wiceprzewodniczącym, no więc Tony siedzi, odsiaduje już dożywocie w Stanach Zjednoczonych właśnie za handel narkotykami, za przemyt do tamtego kraju kokainy i na podstawie jego zeznań, ale także zeznań różnych innych narkos, którzy podczas procesu mówili jak było, wiemy, że najprawdopodobniej właśnie organizacje przestępcze, przede wszystkim meksykańskie, to słynny kartel Sinaloa, czyli przez długi czas najpotężniejszy meksykański kartel, płacił Hernandezom za przymykanie oka na to, co się dzieje z transportami kokainy i te pieniądze szły na ich kampanie wyborcze. One podobno już w 2009 roku, czyli jak jeszcze byli parlamentarzystami, szły właśnie na opłacanie ich kampanii wyborczych. Później w 2013 roku, kiedy Hernandez miał pierwszą swoją kampanię wyborczą prezydencką, mówi się o bardzo różnych sumach. Taka, która jest najczęściej wymieniana, to jest właśnie $1 milion w tym 2013 roku. Bo trzeba sobie też powiedzieć, że te zarzuty, które na nim ciążą, nie oznaczają, że on sam był członkiem grupy albo inaczej, nie był członkiem żadnego kartelu narkotykowego. W Hondurasie zresztą takich nie ma tak naprawdę. W Hondurasie takie organizacje przestępcze, najbardziej znane to są maras, czyli to takie gangi bardzo mocno wytatuowanych mężczyzn, bo są głównie mężczyźni, chociaż są też kobiety mareras. I to są organizacje, które często się pokazuje jako te środkowoamerykańskie najniebezpieczniejsze organizacje przestępcze i to jest prawdą. Natomiast one są niebezpieczne dla przeciętnych ludzi. One i to są pospolici bandyci. Natomiast przemyt wielu ton kokainy jest powyżej ich możliwości organizacyjnych. Tym się zajmują z reguły dobrze usytuowane rodziny w Hondurasie, takie klany można by powiedzieć, przede wszystkim na wsi, na zachodzie kraju zresztą głównie. Stamtąd jest transportowana kokaina do Gwatemali, z Gwatemali już do Meksyku, a z Meksyku do Stanów Zjednoczonych. I mówimy tutaj o elicie politycznej i gospodarczej kraju. Oczywiście nie całej, ale o wielu takich osobach. I tu Hernandezowie się to wpisują jako po prostu ludzie, którzy to umożliwiali, przymykali oko i za ich sprawą na przykład policja nie interweniowała. Jeśli my o tym mówimy, to jest duża szansa, że Stany Zjednoczone o tym wiedziały znacznie wcześniej niż my. Ale my mamy potwierdzenie tego, że oni to wiedzieli. Jest taki słynny dokument DEA, czyli amerykańskiej właśnie Agencji do Spraw Narkotyków, która w momencie, w którym dostarczała dowody na Tony'ego, czyli właśnie młodszego z Hernandezów, to podała tam tak zwanego ko-konspiratora numer 4, bo tam nadawała numery ludziom i tak dalej. I to jest bardzo ciekawe, bo oni nie wymienili go z nazwiska, ale napisali w tym samym akcie, że ten niewymieniony z nazwiska ko-konspirator od 2013 roku jest prezydentem Hondurasu. W związku z czym to było naprawdę, to była wiedza publiczna. To dlaczego Stany Zjednoczone wspierały go? No, z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że Manuel Zelaya, który był prezydentem Hondurasu, który jest mężem aktualnej prezydentki tego kraju, Xiomary Castro, która właśnie objęła urząd 2 tygodnie temu, został obalony w takim puczu wojskowym. Dlaczego, jak to miało miejsce i tak dalej, to jest długa historia. Ale Manuel Zelaya był wtedy sprzymierzeńcem Wenezueli, Hugo Chavez'a, tutaj ciepło się wypowiadał o Kubie i tak dalej. Stanom Zjednoczonym było na rękę, żeby takiego człowieka nie było. Po nim 2 lata rządził inny prezydent i wreszcie po nim nastał Hernandez. Hernandez jest też pierwszym prezydentem, który rządził na 2. kadencję. W tym celu zastąpił sędziów Sądu Najwyższego swoimi takimi nominatami, którzy po prostu powiedzieli, że proszę bardzo, 2. kadencja, mimo że niezgodna z konstytucją, może być. I on w pewnym momencie bardzo blisko współpracował z prezydentem Trumpem, bo dla Stanów Zjednoczonych dużym problemem społecznym przede wszystkim i politycznym, są migranci z Ameryki Południowej, którzy ciągną do Ameryki. I bardzo wielu z nich jest właśnie z Hondurasu. Większość jest w zasadzie z Hondurasu. W związku z czym Stany mają taki program płacenia tamtejszym rządom za to, żeby ich zatrzymywały i żeby też ich przyjmowały z powrotem. I tak faktycznie było, kiedy prezydentem był Trump, to Hernandez bardzo silnie starał się z nim współpracować osobiście, oni się fotografowali razem i tak dalej. W związku z czym był uznawany za człowieka, który Stanom w regionie de facto pomaga. Natomiast wielu się spodziewało tego, że kiedy prezydentem przestanie w końcu być, to Stany będą próbowały go ścigać. No i faktycznie mamy tego potwierdzenie, bo on przestał być prezydentem 2 tygodnie temu i momentalnie Stany wystąpiły o jego ekstradycję. I muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo to jest super ważne. Przed laty Honduras nie wydawał swoich obywateli obcym państwom. To było zapisane w konstytucji.
to Hernandez, jako przewodniczący parlamentu, po negocjacjach z Amerykanami, doprowadził do nowelizacji konstytucji i zezwolenia na ekstradycję. To była też niesamowita sesja parlamentu, kiedy on zamknął się z innymi parlamentarzystami w budynku, który otoczyło 100 żołnierzy, żeby przypadkiem żadni właśnie narkos tam nie wpadli i tak dalej, i przegłosowali tą poprawkę. I to po wielu latach doprowadziło do tego, że on może zostać wydany, bo pamiętajmy, że siedzi jak na razie w areszcie i decyzja o jego ekstradycji dopiero zapadnie. Może zostać mu wytoczony proces w Hondurasie i wtedy nie może zostać wydany, bo jeżeli będzie sądzony za to samo przestępstwo w kraju, to wtedy nie można go wydać, ale to jest mało prawdopodobne. I ja bym, jeżeli miałbym obstawiać na przykład bukmacherów, to bym stwierdził, że raczej Honduras zostanie go wydany. Tak. Czyli można powiedzieć, że ukręcił sobie stryczek, metaforycznie rzecz biorąc, no bo nie dostanie kary śmierci w Stanach Zjednoczonych, nie, ale dostanie długie, tak. Długoletnie więzienie, to na pewno. Porozmawiajmy o sprawie, która wiąże się z handlem narkotykami i to tragicznie. Kolejnych 4 dziennikarzy zostało zabitych w Meksyku w styczniu i to był najkrwawszy miesiąc dla dziennikarzy w tym kraju od 10 lat. Szczególnie tragiczna i taka charakterystyczna dla całej sprawy jest historia Maldonado López, dziennikarki zabitej pod własnym domem. Dodajmy, że miała ona ochronę państwową. Dlaczego takie środki nie działają? Dlaczego dziennikarze padają ofiarą narkos, karteli, bo to wiadomo, że oni ją zabili? No nie wiadomo. To jest właśnie ta kwestia, że z reguły jak się mówi o przestępczości w Meksyku i właśnie morderstwach i tak dalej, to wskazuje się na kartele. Bardzo często jest to prawdą, tak? Ale nie zawsze. I właśnie nie zawsze w przypadku dziennikarzy. I w jej przypadku jest dużo wątpliwości. Podejrzenia padają na polityków, na byłego gubernatora stanu, z którym ona miała konflikt. Sądziła się z medium, w którym wcześniej pracowała, którego on jest właścicielem. Dlatego między innymi w 2019 roku mówiła publicznie na konferencji prasowej z prezydentem Meksyku, że boi się o swoje życie i prosi o ochronę. A czego dotyczył jej konflikt z tym, że politykiem? Że zwolnili ją niezgodnie z prawem pracy i domagała się odszkodowania za niesłuszne z prawym zwolnieniem. Natomiast chodziło też o to, że ona się specjalizowała właśnie w opisywaniu spraw korupcyjnych. Większość dziennikarzy, którzy giną w Meksyku, a Meksyk jest według wszelkich statystyk najniebezpieczniejszym krajem dla dziennikarzy na świecie, to są dziennikarze lokalni. Są takie stany jak Michoacán, Veracruz. To są właśnie ci dziennikarze na przykład, którzy teraz zginęli na północy kraju. To są dziennikarze, którzy nie pracują w stolicy, tylko gdzieś na prowincji i opisują nieprawidłowości na styku polityki, biznesu i przestępczości. I wielu z nich tak naprawdę nie zajmuje się kartelami narkotykowymi, tylko miejscowymi politykami. Wiemy, że wielu polityków na szczeblu lokalnym jest w jakiś sposób dogadany z przestępcami, nie zawsze z kartelami, bo jak mówimy o przestępczości w Meksyku, to nie wszystkie takie działalności przestępcze to jest sprawka karteli. Są też lokalne organizacje przestępcze, mniejsze gangi i tak dalej. Politycy są z nimi często jakoś zblatowani, posługują się nimi, żeby uciszać głosy krytyczne. A te głosy krytyczne to są właśnie bardzo często dziennikarze. I generalnie rzecz biorąc jest też tak, że dziennikarze na prowincji się boją występować przeciwko lokalnym władzom bardzo często. To, co się dzieje teraz, po tych zabójstwach, to jest niespotykana rzecz, ponieważ dziennikarze w całym kraju zorganizowali publiczne protesty. Wiem od znajomych, że kilkaset osób z branży organizowało się na grupach na WhatsAppie właśnie po to, żeby wystąpić, protestować przeciwko temu, że ich się morduje i przede wszystkim przeciwko temu, że nie mają żadnej ochrony. Bo jeszcze kolejna rzecz. 90% zabójstw dziennikarzy pozostaje niewyjaśniona w tym kraju i bardzo często policja wskazuje na jakieś motywy, które wydają się absurdalne. Mamy ludzi, którzy opisują korupcję, mamy ludzi, którzy opisują przestępczość, są zabijani strzałem w tył głowy albo na przykład, tak jak teraz to miało miejsce w styczniu, wielokrotnie dźgani nożem w środku dnia, a policja stwierdza, a to był napad rabunkowy, mimo że ten ktoś nie miał ze sobą pieniędzy. Albo na przykład stwierdza, to był zatarg z sąsiadami. To z kolei sprawa innego dziennikarza. Mówię, tutaj on się kłócił z sąsiadami o ziemię, ktoś go zastrzelił. Ale na przykład nic z sąsiadów nie jest aresztowany. W związku z czym po prostu jest takie poczucie bezkarności, że dziennikarza w Meksyku można zabić. I teraz mówimy o tym, że ten rok jest wyjątkowo krwawy, ale dodajmy, że za prezydentury obecnego prezydenta Meksyku, to jest już 30 kilku martwych dziennikarzy, 39, natomiast na przykład za poprzedniego to było 82. To są ogromne liczby. Dlaczego władze nie są w stanie w ogóle przeciwdziałać temu? Mówisz
o tym, że niektórzy mają ochronę, niektórzy nie mają ochrony. No, w przypadku tego zabójstwa, o którym mówiłem, akurat ta pani miała ochronę. Tak, miała ochronę, miała też taki specjalny przycisk w domu, alarmowy, że w razie gdyby ktoś się włamywał do niej do domu na przykład w nocy, to samo naciśnięcie tego przycisku miało zaalarmować najbliższą komendę, miała mieć też całonocną obserwację domu. Ten system ochrony państwowy jest trochę zawodny. Znaczy część dziennikarzy faktycznie na przykład ma ochroniarzy, ale musi na przykład płacić za paliwo do ich samochodów. A dziennikarze w Meksyku zarabiają generalnie nie za duże pieniądze. Jest też tak, że czasami, mimo że proszą o taką ochronę, to też jej nie dostają. Kolejna rzecz to jest to, że atmosfera wobec dziennikarzy w Meksyku jest bardzo zła. Zaczynając od prezydenta AMLO, Lópeza Obradora, to jest człowiek, który codziennie rano organizuje konferencję prasową. Można sobie oglądać i tak dalej. I on ma trudny charakter, mówiąc eufemistycznie. Każdy, kto go krytykuje w jakikolwiek sposób, jest jego absolutnym wrogiem, który jest najprawdopodobniej sponsorowany przez jakichś wrogów. To jest taka wizja rzeczywistości, jaką on ma. I ze względu na to, że dziennikarze wyciągają różne rzeczy polityczne z nim powiązane, na przykład najnowsza sprawa, kwestia jego syna, który mieszka w Houston, w takiej rezydencji, którą prawdopodobnie opłaciła firma Pemex, państwowa meksykańska, co rodzi jakieś podejrzenia korupcji i tak dalej. To wyszło pod koniec stycznia. No więc prezydent poświęcił znaczną część tej swojej porannej konferencji na wymienianie z nazwiska tych dziennikarzy, którzy o tym mówią, i mówienie, że to są właśnie płatne pachołki jego wrogów i tak, bo on używa takiego języka, dlatego to powtarzam. To tworzy atmosferę generalnej wrogości. On też twierdzi, że mówienie w ogóle o morderstwach dziennikarzy to jest właśnie kolejne działanie jego wrogów politycznych po to, żeby rzucić cień na jego administrację. Jego też rzecznik prasowy, kiedy mówi o dziennikarzach, to używa innych określeń. Mówi na przykład, że ten zamordowany dziennikarz to tak naprawdę był pracownik jakiejś firmy prawnej i tak dalej, i tak dalej. I do czego to prowadzi? Z jednej strony jest to, o czym mówiłem wcześniej, czyli to poczucie bezkarności, ponieważ meksykańska policja jest generalnie znana ze swojej nieudolności i większość spraw o morderstwo kończy się niczym, ale z drugiej strony są też nastroje społeczne przeciwne dziennikarzom. I to nie dziennikarzom tabloidów, które są straszne w Meksyku, fatalne i tak dalej, tylko dziennikarzom właśnie z tych dobrych mediów. I na przykład też w styczniu była taka sytuacja, że w stolicy dwóch fotoreporterów, którzy pojechali fotografować miejsce zbrodni, zostało pobitych przez tłum gapiów. I okazuje się, że osobami, które zainicjowały ten atak, byli policjanci, którym nie na rękę było to, że pojawiła się prasa, podburzyli tłum, bo trzeba też pamiętać, że prezydent jest niesamowicie popularny, to jest najpopularniejszy polityk w kraju, więc jeżeli on mówi takie rzeczy codziennie, to to wpływa na nastrój i wpływa też na takie poczucie, że dziennikarze robią źle naszemu państwu, bo robią źle prezydentowi, więc naszemu państwu. Oczywiście to znaczy, nie u wszystkich tak jest. Nie dość, że mogą zostać zabici, to jeszcze ludzie, dla których pracują, ich niekoniecznie lubią. Tak, bo dodajmy też, że morderstwa to jest oczywiście straszna rzecz, to jest ogromna tragedia, natomiast są też pobicia, są też zastraszenia. To jest to, czego nie wlicza się do tych statystyk, ale ta praca dziennikarza w Meksyku jest naprawdę niesamowicie stresująca. Jest po prostu poświęceniem się dla dobra publicznego, za marną pensję, za życie w niebezpieczeństwie. To są de facto bohaterowie społeczni, natomiast nie spotykają się ze zrozumieniem w żaden sposób ze strony państwa meksykańskiego, administracji. Dziękuję bardzo. Maciej Okraszewski, autor podcastu Dział Zagraniczny, do słuchania którego serdecznie Państwa zachęcam, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję serdecznie. I to już prawie wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. Zapraszam Państwa we wtorek na ostatni, 12. odcinek naszej serii podcastowej Raport z przyszłości. Agata Kasprolewicz zakończy nasze przedsięwzięcie opowieścią o miastach przyszłości. Oczywiście podcast ma to do siebie, że można go słuchać zawsze, kiedy się chce. Podcastów raportowych można słuchać zawsze za darmo. Raport z przyszłości, playlista znajduje się na naszej stronie raportostanieświata.pl. Również playlista została utworzona w serwisie Spotify. Raport z przyszłości, Agata Kasprolewicz. Jak Państwo chcecie, proszę słuchać. I proszę też pamiętać, 6 marca o 18 w warszawskim Promie Kultury nasz urodzinowy koncert, białoruski zespół Navi Band będzie z nami. Patronów proszę, by śledzili posty na swoich kontach, a wszystkich pozostałych zapraszam na nasze media społecznościowe. Patronów zresztą też zapraszam na nasze media społecznościowe. Na dzisiaj to już prawie wszystko. Adrian Bąk, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak mówią Państwu do usłyszenia, a na koniec jeszcze Navi Band. Ты хочешь шукать один шлях без светла, я не бы покинул все, что есть назавжды, ночь один.
Dusza nic nie zastaca czużym. Noc przecieka nieruchoma wada. Ty chcesz szukać jedyny szlak bez światła. Ja niby pokinu wszystko, co jest na zawsze. Noc jedyny szanic nie zastaca jednym. Noc przecieka nieruchoma wada. Noc jedyny szanic nie zastaca jednym. Nie każe pustej słowy. Zawalił się na nowa. My zgubili się i znowu. Mama, mama. Nie każe pustej słowy. I bez linii na dłoniach. Nie czuję w siebie to. Mama, mama. Ptuszka mnie na podzień wylatać bez kryła. Wierzę, że ma chci medalia cisz tylko ty. Daje nam szanic nie zgubić się samim. Noc przecieka i nieruchoma woda. Ty chcesz szukać jedyny szlak bez światła. Wierzę, że możliwe dolecisz tylko ty. Noc daje nam szanic nie zgubić się samim. Noc przecieka i nieruchoma woda. Noc daje nam szanic nie zgubić się samim. Nie każe.